Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo Czemu Nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku podsumowujemy ostatni Apple Event. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! To 87 odcinek, bo czemu nie? I jest to odcinek pokonferencyjny. Witajcie moi drodzy, bardzo się cieszę, że wszystko jest już jasne, bo można mówić o konkretach i podsumować to, co zobaczyliśmy podczas wrześniowego Apple Event. Zanim jednak do tego przejdziemy, chciałbym bardzo serdecznie raz jeszcze podziękować ogromnemu gronu partnerów tego odcinka. Bez Was nie byłoby to możliwe. Bardzo dziękuję za zaufanie raz jeszcze. Są to kolejno iDream.pl, gdzie będziecie mogli już wkrótce zamówić nowe urządzenia i sprzęty od Apple. Synology Polska, które pomoże Wam wykonać backup, kopię zapasową systemów, zanim zainstalujecie sobie iOS 17, macOS Sonoma czy inne systemy, które zadebiutują już wkrótce, o tym w dalszej części odcinka. Przy okazji gorąco zachęcam do zapoznania się z nowym produktem Synology, takim idealnym Disk Station na start. To jest model DS224+, o którym więcej opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków, kiedy omówię szeroko nowe systemy od Apple. Dalej, bardzo dziękuję również marce Sennheiser i jeżeli nie planujecie niczego wymieniać z portfolio Apple, to jesień jest dobrym momentem, aby zainteresować się zestawem audio czy zestawem kina domowego. Jesteśmy świeżo po konferencji IFA i po premierach tego typu sprzętu. Także Sennheiser przygotował taki zestaw na start do kina domowego, który obsługuje również technologię AirPlay. Także link znajdziecie w opisie. A skoro premiera iPhone'ów już za nami, to wkrótce instalując iOS 17 czy macOS Sonoma, przekonamy się i to będzie ten moment, w którym twórcy aplikacji zweryfikują swoją pracę, jaką wykonali w trakcie wakacji, dostosowując swój kod do nowych systemów. Jeżeli szukacie też pracy w IT, technologiach mobilnych, marketingu, sprzedaży lub innych kategoriach, zajrzyjcie na portal No Fluff Jobs, gdzie znajdziecie 100% konkretnych ofert z widełkami wynagrodzenia. No Fluff Jobs jest kolejnym z partnerów tego odcinka. Po akcesoria zapraszam również do Logitech. Tam znajdziecie ich pełną gamę, nie tylko do iPhone'ów, ale także do Maców. Logitech jak zawsze jest marką, którą wybieram w pierwszej kolejności, jeżeli szukam jakichś peryferiów, o czym opowiadałem już w wielu poprzednich odcinkach. Przy okazji systemów przypominam również cały czas, że jeżeli szukacie sprawdzonego, stabilnego VPN-a, to niezmiennie polecam Wam Surfshark VPN z kodem BOCZEMUNIE wpisanym na dedykowanej stronie, do której link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dostajecie 3 miesiące gratis i 83% zniżki na subskrypcję tego VPN-a. Surfshark jest ze mną już od ponad roku. Bardzo dziękuję. Jak nowe iPhony, to i nowe akcesoria. Razem z ZG Sklep, czyli zadbane gadżety, przygotowaliśmy dla Was specjalny konkurs. O tym dowiecie się w dalszej części odcinka. Nie pozostaje zatem nic innego, jak przejść do rozmowy i przedstawić Wam właśnie gościa tego odcinka. Magic po raz kolejny się tutaj zjawił, czyli Maciej Suwałowski. Cześć Magic! Witam wszystkich serdecznie, Magic z tej strony. Tak jest, Magic się tutaj zjawił, nie bez powodu. Dzisiaj będziemy rozmawiali oczywiście o tym, co zobaczyliśmy na Apple Event, a że zobaczyliśmy tam kamerę, która okazała się nie być wysuwanym peryskopem, ale i tak jest dość imponująca dla laika przynajmniej, no to nie mogło być inaczej. Poprosiłem właśnie tutaj Maćka jako eksperta, jako fotografa, żeby nam tutaj trochę o tym poopowiadał, ale przejdziemy chronologicznie, także spokojna głowa. No właśnie, bo powiedziałeś, że dla laika jest interesujące, a ja powiem inaczej, dla prosa też jest interesujące. No i pięknie zaczynamy, pięknie Magic zaczynamy. I jakby, żebyśmy mieli jasność, oglądałeś konfę? Oglądałem konfę, zgadza się. Wspaniale. Dobrze, to co powiesz o tym pierwszym wideo? Bo mnie na przykład trochę tak pozwoliło uronić z jedną łzę. W sensie ja wiem, że to jest sztuka marketingu Apple, ale mimo wszystko
trzeba im oddać. Tak, znaczy bardzo skutecznie uprawia Apple marketing, ale wiesz co, mega mnie to jakby zaciekawiło też pod kątem twojej ostatniej rozmowy, którą prowadziłeś i opowiadałeś też mi o tym w wiadomościach, o tym jak Apple projektuje produkty, w jaki sposób ogólnie podchodzi do tego wszystkiego. Jakby tak. Ta informacja w uzupełnieniu z tym wideo, to dla mnie był jeszcze next level. Tak, no i ja też odsyłam do rozmowy z Mateuszem Ducem, raz jeszcze link w opisie do tego odcinka pod adresem boczemunie.pl/287. Dlatego, że też jak za chwilę opowiemy sobie o Apple Watchach, no to znowu ten temat wróci. To, co ja wam mówiłem niedawno, co opowiadał wam Mateusz i co no, też zdziwiło bardzo Maćka, jak rozmawialiśmy o tym między sobą prywatnie, no tutaj czarno na białym, nie tylko w tym filmie otwarcie, ale również w pewnej funkcji, którą dostaje Apple Watch Series 9, znowu wróciło na pierwszy plan, także nikt tu nikogo nie kłamie, przynajmniej w tym podcaście. Dobrze, to jakby tak jak mówię, mnie trochę to bardzo wzruszyło, no bo to pokazuje, że jakby Apple stawia w centrum człowieka. I jasne, można powiedzieć, że to nie jest 1000 uratowanych osób przez satellite, tak, emergency SOS, ale no, czy naprawdę będziemy liczyli, ile żyć ludzkich się uratowało i kwantyfikowali to na sukces? No nie. W ogóle to, że to jest dostępne i jest dostępne tylko w tym ekosystemie, no też sporo mówi. Do tego wątku jeszcze wrócimy sobie, jak będziemy mówili o ekologii. Tak, dokładnie. W sensie myślę, że tutaj w zupełności masz rację, że jakby ten fakt, że to jest dostępne, że to jest możliwe i nie wiem, ile razy ci się zdarzało już widzieć na ekranie swojego telefonu ten znaczek satelitki SOS, ale ja dużo podróżuję po świecie i zdarzało mi się faktycznie być w miejscach, kiedy już nie mam zasięgu, a wyświetla mi się ta ikonka w prawym górnym rogu, więc no, jest to akurat taki spokój ducha trochę. I zdarzyło mi się to w londyńskim metrze i powiem ci, że od razu komentarz z polskiej bańki był taki technologiczny, że no, w Warszawie w metrze jest normalny zasięg. No, okej, nie? Tylko pamiętajmy, że jak wyjedziesz poza tą Warszawę, może kiedyś się zdarzy, to może nie być na przykład, nie? Ileś set metrów pod ziemią zasięgu i tak jak Magic stwierdził, jakoś tak spokojniej na sercu, nie? Tak, to jest to. A dwa, że lepiej może faktycznie dla nas, żebyśmy nie musieli faktycznie z tego korzystać. Życzę nam wszystkim, żebyśmy nie musieli. Tak jak z AirTagami, nie? Ja ich mam tam od zarąbania i dobrze, że ja się cieszę, że to jest produkt, z którego nie musiałem skorzystać, nie? No. Co nie znaczy, że jest niepotrzebny. Zgadza się. Też odbijając piłeczkę. Dobrze, na początek Apple Watch Series 9, jak już idziemy chronologicznie. Nowy procesor Apple S9, 30% szybszy, czterordzeniowy Neural Engine. I tutaj znowu wracam do Mateusza, bo osoby niewidome czy osoby z niepełnosprawnościami, już dostałem parę informacji, że oni się niesamowicie z tego cieszą. No i to też dla nas jakby jest takie... Okej, ale to tylko cyferki. No dla nich to jest szybsze rozumienie świata. No tak literalnie, bo to, że... Zresztą my też już to widzimy, bo powiedziało Apple na konferencji, że Siri odpowiada dzięki temu o wiele szybciej i wykonuje te swoje odpowiedzi na urządzeniu. Co to oznacza? Że nie musimy mieć ani Wi-Fi, ani cellulara, żeby rozmawiać z Siri po raz pierwszy w Apple Watchach. To też należy podkreślić. Więc spoko. Dzięki temu też mogła dostać dostęp do integracji z zdrowiem systemowym, no i może udzielać informacji na temat tego zdrowia. I tutaj znowu, dla tych osób jest to szalenie, szalenie ważne, ale myślę, że sam nieraz może się zdarzyć tak, że z tego skorzystam. No i tutaj przechodzimy do tego, co mówiłem we wstępie, że Siri otrzymała nowy gest, double tap tak zwany. No i to nie jest żaden nowy gest, bo ten gest był w Accessibility już 2 lata temu, o ile mnie pamięć nie myli, do włączenia. Można go włączyć na starszych generacjach też przez Accessibility właśnie. No i teraz jest przedstawiany cały na biało jako nowa funkcja Apple Watcha Series 9, która pozwala nam jakby nie dotykać zegarka, żeby nim sterować. Teraz po co Apple to robi? No Apple robi to po to jesienią 2023 roku, że w pierwszym kwartale przyszłego roku debiutuje, przypominam, headset Apple Vision Pro, który będzie w całości sterowany między innymi za pomocą naszych dłoni. Więc co Apple może zrobić mądrzejszego niż nie wyrzucić funkcję, którą już ma z dostępności na wierzch, nazwać ją pięknie Double Tap i tym samym uczyć konsumentów już gestów, które będą później mieli w Vision OS na najbardziej intymnym produkcie, czyli na Apple Watchu. Proste. It's magic.
Tak, tak. Znaczy to jest mega ciekawe, bo ja o tym nie wiedziałem, co właśnie powiedziałeś, że to jest funkcja, która była, jest ukryta i zaraz zacznę się tym chyba bawić. To, co jakby mnie osobiście, jakby jak ja mam spojrzenie na te wszystkie premiery takie związane z Apple Watch Series, ja od lat czekam na jakieś takie znaczące update, bo nie wiem, czy pamiętasz, ja wciąż na Apple Watchu Series 4, bo nie widzę potrzeby zmian. Chociaż te drobne zmiany, które z każdym rokiem wchodzą, one jakby się kumulują. I to ta rzecz, na przykład korzystanie z Siri, czy włączanie pewnych funkcji szybciej, bez konieczności połączenia z Wi-Fi, albo z telefonem, jest mega znaczące, moim zdaniem. Ale to, co jest istotne, jak ja na to patrzę jeszcze raz na te premiery, takie nazwijmy to te z 8 na 9, tam z 7 na 8, to jest to, że my nie musimy mieć co roku rewolucji tak naprawdę. Chodzi o to, że w każdym roku my możemy kupić po prostu aktualnie dostępny, najlepszy, powiedzmy, zegarek, który Apple ma w ofercie, i przez to, że wchodzi nowy produkt i znika stary, to jest coś, co moim zdaniem w innych branżach jakby powinny się tego uczyć. Ja na przykład mam do czynienia na co dzień z aparatami Sony i tam jest tak, że wchodzi nowy aparat i są jeszcze 3-4 modele stare dostępne. Nowy wchodzi w wyższej cenie, w mega wyższej cenie. Stary dostaje lekko niższą cenę i konsument moim zdaniem jest mega trochę zagubiony tutaj w tym. A gdzie w tym przypadku z tymi Apple Watchami, no to po prostu kupujesz obecny model i masz wszystko to, co Apple ma do zaprezentowania w tym momencie, w tym roku. Więc jakby te inkrementacje moim zdaniem są spoko. Też biorąc pod uwagę ceny, które w tym roku akurat spadły, o tym za chwilę, no ale załóżmy, że one by nawet pozostały na poziomie niezmiennym, to i tak najlepszym możliwym pomysłem jest w przypadku tego produktu, podkreślam, Apple Watcha, kupienie tego, co jest najnowsze na stoku. Bez względu na to, czy to robicie nawet w sierpniu, a we wrześniu są nowe, nieważne. Dlatego, że tak jest. On na tyle długo starczy, że nie ma sensu szukać gdzieś po prostu promki o 100 zł mniej, bo to się potem i tak odbije czkawką na wsparciu, nie? A to są naprawdę długowieczne. Tak, tak. I zastanawianiu się, czy nowa dziewiątka, czy może, a może starą siódemkę gdzieś tam dorwę i tak dalej. Więc tak, w zupełności się zgadzam z tym, jakby obecne modele, po prostu one wchodzą, zastępują stare modele, wchodzą w tych samych, albo nawet w tym przypadku, jak mówisz, w niższych cenach. I to jest mega ciekawa opcja. Dalej idąc, 64 GB RAM-u, to jest też podbicie double względem tego, co mieliśmy do tej pory i w Ultra drugiej generacji, o którym za chwilę, i w Series 9. Drugiej generacji Ultra Wideband, czyli po prostu chip U2 Apple'owski. Co to daje? No między innymi to, że Apple Watch może lokalizować z dokładnością do kilku centymetrów przedmioty różne, albo sam może być lokalizowany przez najnowsze iPhony z dokładnością do kilku centymetrów. No to jest po prostu kolejny jakby level wyżej w tych procesorach Apple'owskich. Ekran o jasności, uwaga, 2000 nitów, to jest więcej niż Ultra poprzedniej generacji, czy pierwszej generacji, Edge to Edge, który zjeżdża do jednego nita, jaki jest Always On włączony. I no, ja już mam styczność na co dzień przy Ultrze z tym ekranem 1000 nitowym i mam też jeszcze swojego starego Series 6. No i ta różnica jest ogromna, jeżeli chodzi o lato. Nie, w sensie to jest naprawdę tak, że ta tarcza jest widoczna no, gołym okiem, nawet w super intensywnym słońcu, którego mogliśmy doświadczyć w tym roku. Więc to robi robotę. No 2000 nitów to jest trochę kuriozalne, bo w tym momencie ten zegarek będzie miał lepszy ekran pod tym kątem niż iPhone 14 Pro, którego mamy. Nie? To też jest takie. To jest kosmos. To jest kosmos teraz, jakby tak spojrzysz na to. To jakby to są takie rzeczy właśnie, o dobra, zmieniliśmy z tyle na tyle i wydaje ci się, że to są tylko jakieś rzeczy na specyfikacji, a to są rzeczy, które będą miały faktyczny wpływ na użytkowanie. Szybsze ładowanie się okazuje. Jeszcze trzeba poczekać na to, aż te produkty dojadą, żeby to przetestować, na ile to jest szybsze, bo nie jest podane nic więcej, jest tylko podane, że fast charging. Dawniej nie było to napisane, więc zobaczymy. Bateria trzymająca cały dzień, 18 godzin na jednym ładowaniu, czyli to można spokojnie traktować, że bateria bez zmian. Być może S9 zoptymalizuje to na tyle, że będzie odczuwalne to przy użytkowaniu. Mówię, trzeba poczekać, aż będzie się dało tego używać. Na ten moment traktuję to gdzieś tam między wierszami. Była mowa o nowym czujniku, robię duży cudzysłów teraz oboma dłońmi, pomiaru przepływu krwi. Nie ma fizycznie tego czujnika, to jest po prostu AI, które jest odpowiedzialne za to, żeby
no mierzyć ten przepływ, ale czujnikami, które do tej pory były. Także tu od razu prostuję, bo doczytałem dzisiaj i nie ma tam fizycznie żadnego nowego czujnika. To pewnie za rok, bo będziemy mieli jubileuszowego Apple Watcha, pewnie X albo Ten. Ma się sporo podobno zmienić, natomiast tego jeszcze oczywiście nikt nie wie, jest za wcześnie. Natomiast no pewnie wtedy liczyłbym, że jakieś nowe czujniki, czyli ten dekielek pod spodem może się pojawić. Na razie korzystają z nowych procesorów, korzystają z machine learning, czyli z AI, mówiąc zupełnie wprost, no i robią co mogą. Nowy kolor koperty, pudrowy róż, ja to sobie tak nazwałem, no wiesz, moja żona ma pudrowego róża, pudrowy róż SE i to jest jeszcze znowu inny, jaśniejszy trochę od jej kolor. A przypominam, że jej pudrowy róż Apple nazywało złotym, więc to w ogóle pozdrawiam ludzi, którzy to wymyślają. Dla mnie to jest różowy. No właśnie, można się troszeczkę pogubić. Ja mam też złoty, ja lubię i mam różowy pasek, więc jakbym brał, to bym brał albo pudrowy róż, albo czerwony. Tak, dokładnie, no to te kolory nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, tak samo jak MacBook Air z M1 żona ma i nigdy nie miał nic wspólnego ze złotem, zawsze był różowy i dlatego kobiety tak kochały. No ale dobra, jest nazwany jako gold. Nowe paski są teraz wykonane z bardziej ekologicznych materiałów i to w ogóle Apple Watch z paskiem, z taką opaską sportową na rzepę, tylko z tego roku musi ta opaska być, jest pierwszym produktem Apple, który całkowicie jest nazwany jako produkt neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, czyli jego produkcja no, nie generuje tak naprawdę tych emisji, mówiąc tak dla laika. Ciekawe, oczywiście zaraz sobie jeszcze przejdziemy do tego sławetnego filmiku. Na razie tylko odnotowuję i Apple rezygnuje ze skóry tym samym. No i nie wiem, jak ty się na to zapatrujesz. Dla mnie, ty lubisz skórę i to jest inna sprawa, natomiast... Nie, okay. Ja nie lubię skóry. Nie, więc ja jestem całkowicie okej z tym. Ja lubię materiały, chociaż moje paski wszystkie są totalnie wyblakłe od słońca, od promieniowania UV, więc muszę po prostu chyba mieć ich więcej. Jestem ciekawy, jak ten nowy materiał się będzie sprawdzał. Tak, on się nazywa Fine Woven i... Czy on ma polskie tłumaczenie swoją drogą? Nie sprawdzałem, ale chyba się boję sprawdzać. Chyba nie, bo to jest nazwa własna. Oni raczej nie, tak jak AirDrop ci nie tłumaczą, nie? No nie chcę wiedzieć, jak oni by to przetłumaczyli. Nie chcę wiedzieć. Powietrzny upadek? Nie chcę wiedzieć. W każdym razie, tak, jakby literalnie wszystko, co było skórzane u Apple, teraz jest z tego materiału Fine Woven. Od razu dygresja, już pojawiła się informacja, że jakby etui z tego materiału do iPhone'ów, no będą zbierały odcisk od akcesoriów MagSafe i to samo Apple napisało na stronie. Więc fajnie, że są fair od samego początku, nie? Bo mogliby tego nie napisać. No to jest ciekawe. Ja pamiętam, jak ludzie narzekają na, do dzisiaj na skórzane już, można powiedzieć świętej pamięci etui, czy na silikonowe. Ludzie naprawdę na to narzekają. Więc to, że oni zabezpieczają się w ten sposób, no ja odczekuję jako dobre. No to chyba tylko świadczy o tym, jak dużo tego narzekania było pewnie też. Ale wiesz, co mi się bardzo podobało? Te paski z serii Nike. Oj tak, 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 tak. Jakby to jest, teraz się zastanawiam, czy ja do swojego mogę dokupić, czy ja muszę kupić nowego zegarka. Że nie musisz. Nie muszę. Nie musisz, możesz dokupić i będzie kompatybilny. I ja sobie tak dzisiaj doszedłem do wniosku rano, jak sobie jeszcze trochę zbierałem informacji do odcinka, że tak naprawdę gdybym kupił literalnie wszystkie paski Nike, wszystkie modele Nike, jakie teraz się pokazały, to by mogły robić jako kompletna kolekcja do każdego rodzaju ubrań. One są tak uniwersalne. Ciekawe. Są świetne po prostu. A powiedz mi w takim razie, czy coś jeszcze wyróżnia tą serię Nike, czy jakby one dostają tą specjalną tarczę, czy ta tarcza jakby każdy zegarek mają dostępny? Już teraz tak. Już teraz tak. Już teraz tak, także od Watch OS-a bodajże poprzedniego, kiedy skończyła się taka operacja z Nike, taka, no, że jakby na fizycznie urządzeniu był znaczek Nike. Czyli, że nie ekskluzyw był. Tak, to zostało uwolnione. Hermes, który nadal produkuje dla Apple'a zegarki, tak nie ma, no bo oni mają sygnację na obudowie, nie? I tylko można je jakby w Hermesie też kupować w stacjonarnym. I mają tą specjalną tarczę, taką nawiązującą do tradycji, jak oni tam powiedzieli. Dokładnie. Dokładnie tak. No i Hermes się nie wycofał. Mimo, że się Apple ze skóry wycofuje, to Hermes się ze skóry nie wycofuje, ale wycofuje się w przypadku Apple Watcha swojego, nie? Fajnie.
mogli się wycofać całkiem, a zrobili taki ukłon. To jest też takie ciekawe, bo jeżeli taka marka jakby dalej utrzymuje tą współpracę, znaczy, że ona się opłaca. No dokładnie tak, nie? Bo w sensie jakby oni nie mieli ani grama innego, promila powodu innego, nie? Żeby to robić, nie? W sensie to się musi opłacać, nie? Bo tak naprawdę to jest marka, która słynie skórą. Skórą stoi, więc tak. Wiesz, nie? No. Cała produkcja też zegarków jest dziś realizowana podobno ze 100% odnawialnych źródeł energii, no to jest jakby podbicie tego, że to jest neutralność. No i nowe, mniejsze pudełka. I to mnie śmieszy, trochę ci powiem, Magic, bo wyobraź sobie Apple Watcha Ultra, który był w tamtym roku pakowany jako nowy produkt. Tak, tak, tak. Ogromne pudełko rozmiaru klawiatury mojej i miał tam jeszcze książeczkę papierową, której nie było nic napisane, tylko były zdjęcia tego zegarka, te same co na stronie. Ja nie wiem, czy to jest taka próba, żeby to był właśnie taki produkt bardziej ekskluzyw, wiesz, co chodzi, no Ultra to musi być duże, ale chyba tak, poszli po rozum do głowy. Już zrezygnowali to. Tak, zrezygnowali, mają być teraz jakieś miniaturowe te pudełeczka, żeby, cytuję, 25% więcej pudełek w tej samej przestrzeni pakowej, transportowej zmieściło się, no znowu, żeby neutralizować ten ślad. No bo to są takie rzeczy, które wydają się być jakby sloganem marketingowym, ale przecież to ma ogromne znaczenie w przypadku tej ilości sztuk, ten volume tego wszystkiego, który jest sprzedawany, no przecież to jest niewyobrażalne są te ilości. Więc ta oszczędność jest gigantyczna. Tak, i oni mówią, że jakby to jest produkowane tak, że z fabryk, czyli z Chin i albo z Indii, wszystko płynie do miast, do krajów docelowych albo na kontynent docelowy, nie leci już, to też jest ważne, a dopiero później jest transportowane, no też lotniczo, no trudno, żeby DHL łódką płynął do Krakowa, nie? Ale jakby, no to też jest duża zmiana, nie? Jakby to jest podobno pierwszy raz, kiedy oni to całkowicie morską drogą z fabryk wypychają, to oznacza nie mniej, nie więcej, że taka partia kontenerów z iPhone'ami na premierę sklepową w przyszłym tygodniu, no ja nie wiem, myślę, że musiała tak w połowie sierpnia wypłynąć. Jak nie wcześniej. Ciekawe, no, co? Jak nie wcześniej. I potem na przykład będą takie newsy, że płonie statek pełen iPhone'ów. Tak, i to wina iPhone'a, tak jak Tesli. To zawsze jest wina elektryka. A potem się okazało, że to nie była Tesla. To już pomijmy. Apple Watch Ultra drugiej generacji to jest kolejny model. O cenach powiem na końcu tego segmentu. No to i to jest takie lekkie odświeżenie. W sensie ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić użytkownika Ultry pierwszej, który miałby sensowny powód kupowania Ultry drugiej. I myślę, że takich mało będzie. No bo tu znowu jest to samo, o czym ja mówiłem wcześniej. Jakby te zegarki, jakby nie kupujesz ich po to, żeby w następnym roku sobie je zupgrade'ować. Tylko chodzi o to, że te osoby, które jeszcze nie mają Ultra, teraz sobie kupują po prostu Ultra 2 i tyle. Nie? Dokładnie tak. I ekran dostają przy okazji, jak już to zrobią, 3000 nitów zamiast 1000 nitów, czyli znowu musi być więcej niż w podstawie. No a że to osiąga już granicę absurdu, no to good for ci, którzy nie kupili. Po prostu, tak jak ty mówisz, to mi się bardzo spodobało to twoje stwierdzenie. Nowa tarcza Modular Ultra, no po co? No po to, żeby wyróżnić dwójkę od jedynki. A z jakiej tarczy ty korzystasz w swoim Ultra? Jestem ciekawy. Ja mam obrazek Pawła Jońcy na tarczy, to jest biegnący mózg. Okej. Gdzieś, możesz to wrzucić gdzieś w notatkach albo wysłać mi messengerem. Tak, jak najbardziej. Natomiast dlaczego? Bo ja mam różne tarcze pod różne tryby fokus, nie? I one się automatycznie zmieniają. Trochę tak jak nasz kolega Miłosz Bolechowski. Bardzo serdecznie cię pozdrawiamy, Miłosz. Będziesz tutaj za tydzień, to sobie wtedy będziemy rozmawiali, jak zrobić z 20 trybów fokus 70. Ale to za tydzień. Natomiast automatycznie przechodzi też w tryb nocny, czyli ten taki czerwony, negatyw, neonowy. Dzięki nowemu czujnikowi światła. Okej, okay, w sensie it's fine, to jest tak trochę jak z Kindlem, który można kupić z dark mode'em automatycznie w ten sposób się załączającym, albo takim, którym musisz sobie ręcznie go włączyć, jakby dla mnie trochę hashtag nikogo, ale wiadomo, fajny bajer. Ma lepszy, dokładniejszy moduł GPS, przynajmniej według Apple, mówię, trzeba poczekać na testy, nie omieszkam sprawdzić, bo różnice pomiędzy Series 6 a Ultra pierwszej generacji w GPS-ie były i to potrafiły być przy treningu biegowym do 150 metrów, to jest sporo, więc tak, 9000 metrów nad poziomem morza wytrzymuje taki zegarek drugiej generacji i 64 stopy, to jest około 20 metrów pod wodą.
36 godzin na jednym ładowaniu albo 72 z trybem oszczędzania energii. Jakby niby wygląda, że jest więcej niż w jedynce, ale ja bym to traktował na równi. W sensie znowu, może z dziewiątka zoptymalizuje to tak, że znaczy jestem przekonany, że z odpowiednim ustawieniem powiadomień i trybów znowu automatyzacji w ramach shortcutów, które włączają w odpowiedniej godzinie, odpowiednio wcześniej, ten tryb oszczędzania energii, włączają go, etc., etc., to spokojnie ktoś może 4,5 dnia na tym zegarku wyciągnąć. Gwarantuję. Jak ja go dostanę w ręce, spokojnie 4,5 dnia pociągnie, nie? Ale to jestem ja, nie? W sensie taki przeciętny użytkownik, bez żadnych trybów focus i z włączonymi wszystkimi powiadomieniami, to spodziewałbym się, że tyle wytrzyma, co wytrzymywał jeden. Coś tam pobiega, nie wiem, czy pływasz. A powiedz mi w takim razie, Krzysiek, dla kogo S9, a dla kogo Ultra? Dobre pytanie. Myślę, że S9 dla wszystkich, tak naprawdę. I trochę Ultra dla nikogo, dlatego że Ultra, żebym mógł powiedzieć tak wprost, że jest dla tych, którzy uprawiają taki sport, wiesz, sport przez wielkie S, musi jeszcze trochę nadgonić do zegarków pokroju Garmina. Nie? I mówię to jako człowiek, który biegał i mam teraz możliwość biegania i z szóstką, i z Ultra pierwszej generacji i absolutnie nie uważam, że Ultra zmienił cokolwiek w tym moim bieganiu, oprócz tego, że ma bardziej widoczny ekranik. Nie? W sensie i tak mam nawyk wyrobiony, że go kładę na ładowarkę nocą. Nie przemawiają do mnie argumenty pod tytułem, bo gdyby mi trzymał dłużej, to bym mógł pojechać na weekend i nie brać ładowarki. W sensie okej, nie wziąłbyś jednej ładowarki, a i tak wziąłbyś 7 innych. Więc to też jest żaden argument dla mnie. No w dzisiejszych czasach bardziej mówimy o kablu niż o ładowarce, bo każdy ma pewnie ładowarkę, która naładuje wszystkie urządzenia, więc to są takie argumenty trochę wyciągnięte z niczego. Także ja myślę, że w tym roku powiedziałbym, Maciek, że Series 9 spokojnie dla każdego. On jest duży, on już nie wygląda jak zabawka od paru generacji, nie jest też tak wielki jak Ultra, bo Ultra mi się osobiście nie podoba z designu, w sensie mi się podoba stal nierdzewna, nie? Ja jestem zakochany jakby w tym designie, się cieszę, że go dalej nie zmienili i S9 na pewno lepiej by wyglądał na moim nadgarstku, zwłaszcza w tym malowaniu ciemniejszym. Natomiast też nie widzę sensu dopłacać, szczerze powiedziawszy, przy tym, co dostała dziewiątka do Ultry drugiej generacji, no chyba, że ktoś naprawdę, nie wiem, na Mount Everest się będzie wspinał albo jakieś takie spinaczki uprawia, tylko że wtedy pytanie, czy taka osoba w ogóle myśli o Apple Watchu, bo ja nie znam ani jednej, która by myślała, nie? No tak, czy to nie jest bardziej tak, że Ultra kupują ci fani Apple'a, którzy chcą mieć po prostu większy i bardziej cool zegar. Dokładnie tak. I tyle. No bo ja też go tam przymierzam w sklepie Apple'a i sobie myślę, no kurde, no nie wiem, no fajny ten ekran, taki większy, jaśniejszy. Dokładnie tak, bo to jest na zasadzie, żeby mieć nowe, nie? I ja to zupełnie wprost mówię, bo też pewnie część słuchaczy pójdzie za chwilę na premierę sklepową do iDream.pl, do czego oczywiście zachęcam. Natomiast no, tu już każdy musi zdecydować za siebie. Ta różnica w budżecie jednak jest. Natomiast jeżeli chodzi... No prawie dwukrotna. Tak, natomiast jeżeli zobaczymy sobie na przykład na mój przypadek, gdzie jest stal nierdzewna i ultra, to ona już nie jest dwukrotna, nie? I jakby tutaj już fanboystwo decyduje. Nie? Te kilka stówek. Rozumiem. Wiesz. A jeżeli masz już zegarek serii którejś, powiedzmy piątej, szóstej, w którym momencie twoim zdaniem upgrade'ujesz do dziewiątej? W sensie jak masz ósemkę, wiadomo, że podejrzewam nie upgrade'ujesz do dziewiątki. W którym miejscu jakby już jest takie poczucie, że te zmiany są wystarczające twoim zdaniem? Ja mam teraz szóstkę i z logicznego punktu widzenia innego niż to, że chciałbym mieć większą kopertę na nadgarstku, ale to wynika tylko z tego, że chodzę z testowym Ultra teraz, tylko z tego, bo po prostu zobaczyłem i teraz jak wiesz, zakładam szóstkę, to wydaje mi się miniaturowa, to ja bym nadal nie widział sensownego powodu do upgrade'u do dziewiątki, ale to ja, nie? Też trzeba wziąć pod uwagę, że mówi to nerd, to jednak coś o, no nie? No właśnie, to jest ciekawe. No mówisz, ale to ja. No nie jesteś przeciętnym zjadaczem chleba, tylko jesteś aplowskim fanboyem, maniakiem, nerdem. I myślę, że szóstka dalej by mi spokojnie starczała na takie podstawy, nawet na treningi biegowe, bez problemu. Natomiast jeżeli ktoś ma na przykład aluminiową szóstkę, piątkę albo SE i chciałby czegoś nowego, no to gorąco bym myślał teraz o wymianie na dziewiątkę stalową. Nie? To myślę, że to jest super upgrade i taka osoba będzie miała wrażenie, że dostała coś super premium i znowu na bardzo, bardzo, bardzo długo. Myślę, że tak z 4-5 lat. No właśnie, to jest zakup na lata jednak. Zegarek. No, zegarka nie kupujesz raz do roku. Tak, ja też tak podchodzę do Apple Watcha. Nie? W sensie ja nie chcę wymieniać go co roku. Nie? W sensie, bo
To trochę jest poza moją percepcją, ale z drugiej strony, wiesz, no tak jak mówię, są osoby, które co roku muszą zmieniać, tłumaczą sobie to różnorako, ale to jest księgowanie mentalne, dobrze o tym Maciek wiemy i każdy z nas ma jakąś taką rzecz, do której tak podchodzi, nie? Oczywiście, że tak. Dobrze. I co jeszcze można powiedzieć? Cen trzeba powiedzieć. No to wszystko startuje jakby, czyli dziewiątka aluminiowa bez LTE od 2249 zł, a Ultra od 4499 zł i to jest mniej niż w zeszłym roku. Także potaniały sprzęty. Potaniał również model SE, który został nieupgradowany. Ale za to kosztuje 1299 zł. Moja żona ma SE jako joginka i jest dla niej w 100% wystarczającym sprzętem, z GPS-em nawet bez celulara. I jestem przekonany, że to będzie hit sprzedażowy Mikołajek, Apple Watch SE za 1299 zł, bo osoby, które nie miały żadnego Apple Watcha i chciałyby rozpocząć przygodę, mają moje błogosławieństwo, żeby kupować nadal SE, mimo że nie ma nowego procesora. Jest to moim zdaniem świetny wybór. Kwota jest mega atrakcyjna, ale też ja myślę, że trzeba zwrócić na to uwagę, że ta różnica w cenach w dużej mierze wynika na różnicy złotówka dolar. Oczywiście. W zeszłym roku te ceny były kosmicznie wysokie, ale dolar był bardzo drogi, tam sięgał 5 zł w którymś momencie. Teraz ten dolar jeszcze tam 2 tygodnie temu był po 4,41, teraz skoczył do 4,3 i znowu złotówka słabnie, dolar się umacnia. Ja nie wiem, czy nie będzie takiej sytuacji, że za chwilę zaraz będzie korekta tych cen, więc jeżeli ktoś naprawdę by chciał, nie to, że tutaj namawiam od razu, wydawajcie pieniądze, ale ostatnio jakby ten dolar skoczył 4,1 do 4,3 co w przeciągu tygodnia, więc jeżeli w ciągu kolejnego tygodnia skoczy do 4,5, to myślę, że bardzo szybko zobaczymy korektę. Tak, i taka korekta to nie jest rocket science, czy tam fantazja Maćka, czy moja, tylko to się już zdarzało w historii Apple. I tak, to się zdarzało. I zdarzało się również w przypadku komputerów w cenie mieszkania. Więc wiecie, no jakby każdy decyduje swoim portfelem, jak ja zawsze mówię, natomiast może być tak, jak Maciek mówi, że no właśnie, że będzie, może być różnie na jesieni, a już zwłaszcza w przypadku Mikołajek, nie? Gdzie Apple doskonale będzie sobie zdawało sprawę, że to jest ten czas, nie? Że to jest ten czas. Także tak, mówię, Apple Watch w sklepach przyszły piątek. Zamawiać możecie już Apple Watche i dostawa będzie w przyszły piątek, a premiera sklepowa właśnie w tym dniu 22. Ja też doradzam, żeby ewentualnie pójść przymierzyć, zobaczyć sobie na stoisku, na przykład w salonach iDream, bo to jest też taki, to nie jest produkt pierwszej potrzeby, umówmy się, tak? No jak już ktoś chce smartwatcha, to prawdopodobnie przeżyje bez niego, jak sobie jeszcze na spokojnie sprawdzi. Także też doradzam takie podejście, bo to jest jednak intymny sprzęt i już znałem osoby, którym na stronie internetowej się wydawało, a się okazało, że zupełnie coś innego jest dla nich, nie? Także warto jeszcze, Maciek, powiedzieć o paskach trochę więcej, no bo jakby są też nowe paski w większym wolumenie. Ja o tym też pisałem na iMagu, ale podlinkuję Wam oczywiście w opisie do tego artykułu. Natomiast no, warto się przeklikać w ogóle przez całą gamę pasków dostępnych do aktualnych modeli i wszystkich modeli wstecz, aż do nawet zerowej, pierwszej, jak zwał, tak zwał, generacji Apple Watcha, bo wszystko jest kompatybilne ze sobą. Co jest wspaniałe. Brawa dla Apple. Ogromne brawa, bo nawet wprowadzając Ultra udało się tą kompatybilność zachować. To się kiedyś skończy. Musimy być tego świadomi. Mówię to jako kolekcjoner. Natomiast jakby wszystko ma jakby swój koniec, nie? Więc tak jak skończył się Lightning Port, ale o tym chyba za chwilę. Za chwileczkę, dokładnie. Ja jeszcze tylko nadmienię, że ceny się pasków nie zmieniły, także nie potaniały ani nie podrożały. To już każdy musi ocenić, czy niestety. Paski są już dostępne, możecie je zamawiać na Apple Online Store, a w salonach i na iDream.pl wkrótce również. A co powiesz, Krzysiek, na ten jeszcze filmik, który chyba, o którym nie powiedzieliśmy, o tym Mother of Nature. Tak, Matka Natura w postaci aktorki głównej grającej w serialu True Be Told od Apple TV+. Idealnie pasującej swoją drogą do tej roli. Absolutnie idealnie. Serial True Crime też Wam polecam, jak nie widzieliście. Ma chyba 3 sezony. Fajnie zrobiony. Natomiast tylko Apple mogło sobie jako
duża firma ze świata, duża korporacja ze świata, akurat tak chciał los, że największa, pozwolić na taki zabieg, nie? W sensie trudno mi sobie jest wyobrazić, żeby prezes innej marki dużej na S czy na H czy na inną literkę pozwolił sobie na nagranie z własnym udziałem w filmiku, jak siedzi w sali konferencyjnej, jest oczywiście według scenariusza, ale jednak rugany przez matkę naturę i gdzieś tam wychodzi jako ten jakby bohater po sławetnym klimaksie, tak już w temacie filmowej pozostając, którym jest to, że jakby Lisa Jackson, tak mówi, jakby szefowa od spraw środowiska Apple'a, mówi w pewnym momencie, że my tego nie będziemy robić, my to już robimy i jakby tam jakby być może nawet wcześniej będziemy niż do tego 2030 neutralni. No, hollywoodzko zrealizowane, absolutnym rozmachem. Trochę przykro mi, jak czytam na polskich dużych portalach, że to jest cringe na miarę spotu pewnej partii politycznej. Nie zgadzam się z tym, ale to jest brak takiego, wiesz, ty będziesz wiedział, o co chodzi, Maciek, to jest brak takiego amerykańskiego luzu w podejściu do pewnych rzeczy społecznych, których się nie zawsze się da ocenić zero-jedynkowo. Nie? My tego nie mamy. My jak widzimy coś takiego, włącza się nam ekologia. Jak się nam włącza ekologia, to się nam włącza, ej, ale dlaczego ja tu widzę na prezentacji Apple'a, przecież na prezentacji Apple'a za Steve'a Jobsa, to tylko było samo jakby tak w cudzysłowie mięsko, a teraz gadają o jakichś pierdołach. No i potem się pisze takie, a nie inne teksty. Mnie to smuci, no nie wiem jak ciebie, ale doceniam mega wysiłki, bo Apple mogłoby nie robić nic, Maciek, nic, a robią aż na tak, to. Tak, tak. Wiesz co, to jest rzecz ogromna, bo to są takie starania, które już od kilku lat, jakby na każdej prezentacji Apple'a widzieliśmy te zmiany, tak? Te zmiany właśnie dotyczące opakowań, zmniejszania opakowań i tak dalej, zmiany materiałów, te wszystkie rzeczy, które jakby mają zmienić ten wpływ na środowisko, bo kto, jak sam powiedziałeś, jak nie największa firma na świecie, która tych sprzętów produkuje no, kosmicznej ilości. Więc jeżeli ona będzie świecić przykładem dalej, wprowadzając takie zmiany, no to jest jakaś nadzieja. To prawda i też bierzmy pod uwagę klienta Apple'a. Nie? To są ludzie, którzy, no umówmy się Maciek, tak jak ja czy ty, którzy raczej wiedzą, że z planetą jest coś nie halo, nie? I oni też patrzą na to, kogo mają za swojego klienta, jaki to jest wolumen milionów ludzi, jak wiesz, dobrze, nie? I jakby też patrzą przez pryzmat tego, że jeżeli tę wieść, jakby nowinę dobrą, załóżmy, nie? Poniesie chociaż połowa z tego, to oni prawdopodobnie zrobią więcej niż jakaś inna, mniejsza firma, która by, nie wiem, nagle dawała wszystko w pudełkach, robiła telefony, które można śrubokrętem starego typu rozkręcać i wymieniać w nich wszystko, bo tu skala zdecyduje, nie? To jest właśnie Apple, nie? Ta potęga skali jest niedościgniona po prostu. No. Też, żeby nie być tak super, nazwijmy to ślepo pozytywnym, trudno powiedzieć na ile jakby tutaj widzimy też, oczywiście jakby w marketing widzimy cały czas, więc to jest oczywiste, ale na ile te zmiany też jakby są rzeczywiste, no bo co z bateriami, nie? Na przykład bateria to jest chyba taka rzecz, której samo wytworzenie jest niesamowicie nieekologiczne, ale nie jestem specem od baterii, totalnie się na tym nie znam, ale też nie widzę, żeby o tym była mowa. To prawda i to baterie, które o ile w telefonach no, można jeszcze powiedzieć, że tam w jakiś sposób coś się z nich da odzyskać, nie? Ale no weźmy na przykład takie AirPodsy, tak? Apple Pencile, że to są miniaturowe ogniwa, nie? Które prawdopodobnie, no nie wiem, są przetapiane, nie wiem, co się z nimi w sumie dzieje, ale chciałbym się dowiedzieć, a w sumie to jest pomysł na przyszły odcinek w takim razie, Krzysiek. Tak, myślę, że tak, a chciałbym się też dowiedzieć i to jest dobry pomysł dla Apple'a, żeby to właśnie może zacząć też pokazywać, bo tacy ludzie, wiesz, szarzy, może by się też chcieli na przykład doedukować w tym zakresie, nie? Tak mi się wydaje, no skoro już potrafią takie hollywoodzkie produkcje robić. Słuszna uwaga, Maciek. iPhone, creme de la creme tej konferencji. No właśnie, przejdźmy do mięska. Tak jest, iPhone 15, ja miałem takie wrażenie nieodparte, jak oglądałem prezentację iPhone'a 15, mając iPhone'a 14 Pro, pięknego zresztą purple, to... Ja również. Tak, to miałem takie wrażenie, że trochę się czułem jak idiota, patrząc na podstawowy model z tego roku. Nie? W sensie, naprawdę, nie żebym go planował kupować jakoś rychle, natomiast skok, jaki między 14 a 15 wykonano, jest przeogromny i do dzisiaj uważam, że to jest błąd Apple'a, że 14 w ogóle się pojawiła.
Już wolałbym chyba, żeby co 2 lata podstawowy telefon odświeżali, a nie robili po prostu czegoś takiego, jak zrobili teraz. No bo złożyło się bardzo wiele faktorów negatywnych w tym momencie. Bo zobacz, Maciek, w tamtym roku, w Polsce akurat mówię, nie? Patrzymy tylko na pryzmat Polski. Fatalny kurs i siła złotówki. Ogromne i wysokie ceny. Telefon, który tak naprawdę był miniaturowym upgrade'em 13. I teraz ceny spadają. Telefon dostaje taki jump, że w ogóle wylatuje w kosmos za mniej i jeszcze ma USB-C, nie? No tak, i... tak. Gdyby nie to, że nie ma promotion, to by mi było bardzo, bardzo smutno. Chociaż ja i tak jakby wymieniam telefony rok do roku, no jasne. Więc wjeżdżam, zaraz powiemy w co. Ale tak, ale moja żona ma 14, moja córka ma 14. Co prawda kupiliśmy je w połowie roku, kiedy były takie duże obniżki cenowe, więc jakby zupełnie tego nie żałuję, ale faktycznie na przykład tak sobie myślę, że 15 teraz tak zabija 14, że ja nie wiem, po co ta 14 jeszcze miałaby istnieć. To jest raz, została w ofercie, natomiast i w tym momencie już na wrzesień 2023 ja wam 14 nie polecę, nie? W sensie, mimo że została w ofercie. Mhm. Czyli tak jak rok temu polecałeś 13, tak teraz nie polecasz 14. 14 w tym momencie nie polecam, dlatego że 15 jest inwestycją na dużo, dużo więcej lat w przód. Nawet jak to komuś nie zależy na promotion, jak komuś nie zależy na jakiejś super prędkości tego USB-C, o tym jeszcze za chwilę, to 15 jest telefonem na 5 lat minimum, nie? I jest po prostu lepiej wydanym pieniądzem. Tak, tak. No właśnie, opowiedzmy dlaczego. Opowiedzmy dlaczego. Tutaj 2000 nitów, przede wszystkim ekran, czyli lepszy niż w 14 Pro naszych. I to będzie odczuwalne, bo klient, który kupuje podstawowego iPhone'a, do tej pory miał 600 nitów. Jak on dostanie 2000 nitów i pójdzie na słoneczny dzień robić fotki, to mu głowa w kosmos wyleci. Ciekawe, jak szybko tylko bateria mu padnie. To prawda. Nie wiemy tutaj, jak będzie z energooszczędnością A16, bo od razu możemy powiedzieć, że nowe iPhony dostały podstawowy procesor z naszych Pro, czyli A16 Bionic. Nie wiemy, jak to będzie z tą energooszczędnością. Może będzie tak, że znowu Plus osiągnie jakieś kosmiczne wyniki, tak jak już 14 Plus osiągał. Mhm. Bo ja miałem takie przypadki, nie wiem, czy tobie się to zdarzało z moją 14 Pro, że w taki słoneczny dzień, kiedy rozjaśniałem mega ekran, telefon mi się strasznie szybko nagrzewał i automatycznie mi przyciemniał ekran praktycznie do zera i nie mogłem z tym nic zrobić. Czy tobie się kiedykolwiek to zdarzyło? Raz. Okay. I tu, bo to działa po prostu taki mechanizm, żeby się nie ugotował, nie? No ale tak, zdarzyło się. Mi to się zdarzało dosyć nadmiernie w tym roku. Może w za ciepłych krajach bywałem, ale... Być może. W twoim przypadku to jakby diagnostyka tego na podstawie środowiska, w którym użytkownik przebywał, myślę, że byłaby dla kogoś bardzo ciekawym wyzwaniem. Musiałby się chłopina nalatać. Tak. Dobrze, to przejdźmy do tego procesora. Procesor, no tak jak mówię, jest szansa, że to będzie coś, co pozwoli dłużej wyciągnąć na baterii. Dokładnie to samo, co dostaliśmy w 14 Pro rok temu, więc tutaj się długo rozwodzić nie będę. Natomiast dynamiczna wyspa pojawiła się zgodnie z wszystkimi przeciekami. No taki dosyć naturalny ruch. Na pewno to też jest taka wizualna zmiana, która wyróżni ten telefon, jak się będzie go pokazywało znajomkom. Stąd też jakby value jest takie znaczące dla osób, które nie zmieniły w tamtym roku. Na 14, a teraz mają okazję kupić podstawowy model i dostać aż tyle. Jeszcze za mniej. Nowy układ U2, to samo co w Apple Watchach, tak jak już mówiłem, chodzi o szukanie, głównie o działanie funkcji Find My. Nowe kolory, bo mamy odcienie niebieskiego, zielonego, żółtego, czarnego i różowego, przy czym niebieski wygląda jak biały, to jest bardzo delikatny błękit, bardzo delikatny, także no nie ma białego, pewnie będą na to narzekania w sieci, znając życie, ale no jest jak jest, co roku Apple eksperymentuje cały czas z tymi kolorami. Też wsparcie wspomnianego na początku odcinka Emergency SOS dostały inne kraje, nowe kraje i będzie teraz działało w Australii, Austrii, Belgii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Irlandii, we Włoszech, Luksemburgu, Niderlandach, Nowej Zelandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Polski jeszcze nie ma. Myślę, że prędzej czy później pojawi się na tej liście.
A jak myślisz, z czym jest związane to ograniczenie tutaj krajów? Z systemem zarządzania kryzysowego w danym państwie. Na przykład w Polsce 112 nie jest zarządzane przez taki międzynarodowy system jak w Stanach czy w Wielkiej Brytanii na przykład, do którego łatwo byłoby się wpiąć Apple'owi, żeby ta funkcja po prostu spełniała swoją zależność. Bo to, że iPhone zadzwoni na pogotowie, to jest jeszcze za mało. On musi zadzwonić, ale musi też być w stanie wysłać koordynaty do systemu, który te koordynaty odbierze. I w Polsce, z tego co rozmawiałem z osobami, które pracują w ratownictwie medycznym, nie jest to jeszcze możliwe. Okej. No widzisz, zawsze można się czegoś nauczyć. Tak jest. Także o to chodzi, o ograniczenia po prostu infrastrukturalne. No bo kwestia dogadania się z operatorami nie jest tutaj ograniczeniem, nie? To Apple sobie poradzi, jak już będzie chciało wprowadzać. Tak, co jeszcze? USB-C, no to zgodnie z przeciekami, chociaż ograniczone do prędkości, no tak naprawdę ograniczone do prędkości USB 2.0, czyli 480 megabitów na sekundę. I to jest, o ile się nie mylę, to jest tak, że iPhone 15 dostaje właściwie Lightninga, ale jakby nie Lightninga, w sensie no złącze, a prędkość jest bez zmian. Natomiast 15 Pro to dostaje USB-C do przepustowości 10 gigabitów na sekundę i to jest oczywiście super. Natomiast miejmy świadomość, że jest to standard, który ogłoszono, to jest standard USB 3.1, który ogłoszono w lipcu 2013 roku, czyli niecały rok po premierze Lightninga. Mamy 10 lat później. Także jak ktoś tu liczy, że Apple wprowadzi szybko Thunderbolt 5, którego Intel ogłosił, ciekawe dlaczego, w dniu Apple eventu, szybko, to tak możemy pogadać, możemy się, Maciek, spotkać za 10 lat. To pogadamy o tym także. Tak, tak. Chociaż teraz może być łatwiej, bo mamy to samo takie złącze, końcóweczkę przynajmniej tą samą, nie? Krąży. Jest łatwiej na pewno i wiele osób wyeliminuje przewody, natomiast na przykład ja nie jestem taką osobą, dla której to jest killer do zakupu. Ja dlaczego nią nie jestem? Bo ja wszystko ładuję MagSafe'em. Odkąd mamy możliwość, to z żoną się po prostu tak zakochaliśmy w tych ładowarkach, że mamy je wszędzie rozsiane po mieszkaniu, a na wyjazdy bierzemy też wszystko, co jest MagSafe'owe, bo to jest wygodniejsze, nie? Ja w sumie przewód podłączam tylko jak robię lokalny backup przez Findera iPhone'a, raz na tam 2-3 tygodnie. To trochę mi wszystko jedno, czy ja go podepnę Lightningiem, którego i tak mam od zarąbania w domu, czy USB jakby te, nie? W sensie to nie jest use case. Tak, tak. No mi się trochę smutno zrobiło, jak pomyślałem sobie o tych wszystkich kablach Lightning, które mam wszędzie, już każdego rodzaju, z tyłu USB-A, z tyłu USB-C. Takie marki jak Nomad czy inne, które produkowały takich multi, wiesz, standardowych przewodów, nie? To wszystko jakby jest super nadal jakościowe, super w dobrym stanie, no i co? No, ja mówię, jeżeli nie macie komu oddać, pamiętajcie, że w dowolnym elektromarkecie możecie pójść i zostawić takie rzeczy jako elektrośmieć i oni to mają obowiązek zutylizować. Także nie idźcie na dół i nie wyrzucajcie do koszy. Nie? To was bardzo prosimy w imię ekologii, tak już namacalnie, co można w Polsce zrobić. Myślę, że razem z Maćkiem. Dobrze. Nadal będzie ładowanie w standardzie Qi 7.5W. I to jest trochę nie do wiary, że dalej to się dzieje. Natomiast oczywiście przez MagSafe jest szybciej, przez USB-C będzie tak jak przez Lightning. Natomiast przez Qi, czyli taki standard, gdzie, no umówmy się, jest w większości samochodów, lotnisk, etc., nadal 7.5W skromne. No kiepsko, kiepsko. No to są takie smutne, tak, zmiany. W sensie nie zmiany. Kiepsko, że to właśnie nie ma zmian, nie? Kiedy konkurencja już tam osiąga nie wiadomo co, no tu nie ma niestety zmian. Rozumiem, może to wynikać z tego, że po prostu no to wszystko, żeby się nie zagotowało, no coś za coś, nie? Nie może być Apple takie doskonałe. No powiedz o czymś fajnym, O aparatach mogę powiedzieć, że aparaty w iPhone 15 i 15 Plus mają jakby tyle samo megapikseli, matryca ma tyle samo megapikseli, co nasze Pro. Dobrze mówię, Maćku?
Bardzo dobrze mówisz. I to, co akurat mi się mega podoba, to że teraz faktycznie mamy ten 2x zoom, czego nie było od jakiegoś czasu w tych iPhone'ach podstawowych, bo kiedyś było tak, że były dwie kamerki, jedna była standardowa i druga była z zoomem, co na przykład ja bardziej wolę zoom niż szeroki kąt. Ale po wprowadzeniu tego szerokiego kątu nagle stał się takim, nie wiem, czy punktem marketingowym, czy tym featurem, który nagle każdy iPhone musi mieć i nagle te podstawowe iPhony zamiast zoomu 2X dostały 0,5, czyli już bardzo szeroki kąt. Oczywiście no, ja to rozumiem, bo to jest dodatkowa perspektywa. Zoom zawsze można sobie zrobić cyfrowo, można sobie skropować zdjęcie, jakby masz ten sam efekt. No ale tak, to jest na przykład jedna z takich rzeczy, że sobie myślę, kurczę, no moja żona, która też lubi robić zdjęcia, i bardzo dużo zdjęć robi telefonem, tak jak ja bardzo dużo robię zdjęć telefonem, mając tą 14, no właśnie teraz fajnie byłoby mieć tą 15, bo ona faktycznie daje więcej, tak? Czyli masz z tych dwóch kamer, masz trzy kamery. Ja namiętnie korzystałem z zoomu 2X w moim iPhone 14 Pro. Korzystałem z 1X, 2X i 3X, a najmniej z 0,5. No tak, bo tam 0,5 jednak jest ziarnienie widoczne, nie? To nie oszukamy tego. Tak. Zresztą to też jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki kąt, 13 mm, więc taki do takiej fotografii codziennej, no to nie jest jakiś super użytkowy. Tak, to prawda. I nie potwierdziły się też żadne plotki a propos przewodów, które miały być w kolorach iPhone'ów. One dalej są białe, tylko po prostu będą... A, no właśnie, faktycznie były takie ploteczki. Tak, będą plecione, tak jak w Apple Watchach Ultra, czyli z tej siateczki takiej biodegradowalnej, natomiast nie będą maczowane kolorkami, nie? No wiesz, no coś sobie muszą zostawić na przyszły rok, nie? No, dosyć oczywiste. Tak się śmieję oczywiście. Natomiast jeszcze mam... Albo w połowie roku dostaniemy. Albo tak. No na pewno wiesz, na wiosnę się pojawi jakiś nowy kolor. Już tak co roku jest, nie? Jeden kolor. iPhone 15 też dostanie nowy tryb ograniczenia maksymalnego ładowania baterii, pojemności maksymalnego ładowania baterii. O co chodzi? Do tej pory iPhone uczy się tak, że jakby doładowuje do 80%, a następnie te ostatnie 20% robi w takim momencie, kiedy najmniej degraduje to ogniwo. To już jest wszędzie i teraz. iOS 17 wprowadzi w tych nowych flagowcach coś dodatkowego, takie ustawienie, gdzie to użytkownik będzie mógł stwierdzić na przykład, że do 60% mi ładuj, a resztę, patrz punkt pierwszy, rób w takim najlepszym trybie, żeby nie degradować ogniwa. No Apple robi co może, nie mogąc wpakować większego ogniwa z jakiegoś powodu, żeby walczyć przynajmniej z tym, co jest, nie? Żeby jak najdłużej trzymało, więc... A jakie jest twoje doświadczenie z baterią w iPhone 14 Pro? Bo czytałem w internecie dużo narzekań, że ona jest słaba i ja faktycznie to odczuwam. Co prawda ja zrzucałem tą winę na to, że wcześniej miałem Maxy, a teraz po raz pierwszy mam od kilku lat mniejszy telefon, czyli zwykłego Pro i ta bateria mi mega nie starcza. W sensie nie siedzi cały dzień i po przeczytaniu kilku artykułów, gdzie ludzie narzekają na tę baterię, sprawdziłem, że jakość mojej baterii spadła do 89%, a telefon nie ma jeszcze roku. To jest dosyć słaby wynik. No mój ma w tym momencie po wymianie pół roku i ma 100% kondycji ogniwa. Mojej żony również, nawet więcej, o 7,5 miesiąca, 14, ma 99% kondycji ogniwa. Oba są ładowane tylko MagSafe'em. Na certyfikowanych ładowarkach nie wiem, czy to ma wpływ, bo są też ludzie, którzy mówią, że MagSafe to właśnie powoduje odwrotny skutek, czyli degraduje tę baterię. Nie wiem, jakie są moje doświadczenia. No takie, że na razie jest okej, nie? W sensie pewnie to zacznie spadać. Ja poproszę recall w takim razie jakiś... jakiś fabryczny, bo moje, w takim razie ja mam wadliwe urządzenie, które by the way będę sprzedawał, jakby ktoś chciał kupić na Instagramie Magic Wedding Photographer. Dostanie super cenę za te 89% baterii, a pewnie niedługo będzie można ją wymienić fabrycznie. Znaczy podejrzewam, że będzie można wymienić, bo to wydaje się być jakąś wadą produkcji. Znaczy, już na pewno można też wymienić płatnie, oczywiście zawsze w autoryzowanych punktach takich jak iDream na przykład PL. Natomiast tak, być może. Być może. No, generalnie u Apple jest tak, że jak spadnie wam do około 80%, ta kondycja w okresie rękojmi, no już nie wspominając jak to się stanie w okresie międzynarodowego roku gwarancji, to już w ogóle, nie? To spokojnie możecie iść i prosić po prostu o wymianę baterii, a często odkończyć to wymianą całego telefonu na nowy, nie? To nie jest jak...
Okej, czyli jednak nie daje takiej super ceny na ten mój. To nie jest jakaś tam wiedza tajemna. To musiałem cię uratować, wiesz, bo zaraz byś musiał 1000 zł dać, znając polskiego OLX, o nie? No, dobrze. RAM. To jeszcze powiedzmy o RAMie. 15 Plus po 6 GB i modele 15 Pro i Pro Max, do których przejdziemy za momencik, po 8 GB, więc tutaj więcej, no bo więcej RAMu akurat w przypadku tych modeli jest potrzebne. Zanim jednak do nich przejdziemy, krótko jeszcze przypominam, że partnerem tego odcinka podcastu jest portal No Fluff Jobs, gdzie znajdziecie oferty pracy tylko z widełkami wynagrodzenia, nie inaczej, i to nie tylko z IT, dopowiem jeszcze od siebie. A teraz obiecany konkurs od Zadbanych Gadżetów, czyli ZG Sklep, drugiego z partnerów tego odcinka. I słuchajcie, do wygrania będzie w tym konkursie, co następuje. Jedno szkiełko JCPAL do iPhone'a 14, takie samo do hartowane oczywiście do iPhone'a 14 Pro. Dwa razy zestaw takich skinów, o których już mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, to dla AirPodsów Pro, AirPodsów Pro drugiej generacji i AirPodsów 3. Dla trójek mam jedną sztukę, dla Pro mam dwie sztuki. Akurat tam jest, zaraz wam powiem, jakie to są wzory jeszcze, a zresztą załączę też w opisie. Jedne to są takie psie łapki, jak ktoś lubi pieski, a drugie to są puzelki kolorowe, także myślę, że fajne. I jeszcze będziemy mieli skórzany, żeby dla tych, co tęsknią za skórą, skórzany brelok dla AirTaga, w kolorze granatowym, taka zawieszka, i ja od siebie dorzucę taką winylową skórkę ochronną, naklejkę właściwie, która jest akurat się okazało idealnie rozmiaru AirTaga, z kręgami fitness, takimi jak macie w aplikacji fitness, jak ktoś ma Apple Watcha, to się pewnie mu spodoba, a przy okazji nie porysuje się wam ten AirTag. Plus zestaw stickerów podcastu, zestaw stickerów, bo czemu nie? No i co trzeba zrobić, żeby to co powygrywać? Wchodzicie na stronę boczemunie.pl/287 i zostawiacie w formularzu do komentowania odpowiedzi na następujące pytania. Pytanie pierwsze. Kiedy Apple zaprezentowało pierwszego Apple Watcha i jaki zespół wystąpił wówczas na scenie? Pytanie drugie. Czy prawdą jest, że pierwszy iPhone miał posiadać plastikowy ekran, ale zmieniono go na szklany w ostatniej chwili? I pytanie trzecie. Jak nazywał się twórca klawiatury dla iPhone OS, czyli dzisiejszego iOS? Proszę podać imię i nazwisko. I teraz ważne. Oprócz odpowiedzi na trzy pytania, wszystkie trzy muszą być poprawne, proszę Was, żebyście wpisując ten komentarz, użyli tego samego adresu e-mail, którego użyjecie do zapisania się na newsletter tego podcastu pod adresem boczemunie.pl/newsletter. Chyba że już jesteście zapisani, to proszę podajcie dokładnie ten sam, na który dostajecie mój newsletter. Decyduje kolejność zgłoszeń, czyli kolejność poprawnych odpowiedzi. Natomiast bardzo ważne jest, żebyście na końcu tych wszystkich rzeczy, czyli odpowiedzi, dopisali również, co Was interesuje z tej listy rzeczy do wygrania, które wymieniłem. I w ten sposób każdy, kto był pierwszy i interesuje go na przykład szkiełko, będzie mógł uczciwie je dostać. I teraz... listę zwycięzców ogłoszę pod koniec września i wtedy skontaktuję się z Wami w sprawie wysyłki. Tak, i przypominam oczywiście, że zanim zainstalujecie nowe systemy, a to już będziecie mogli zrobić w poniedziałek, to pamiętajcie o backupach, a jak je skutecznie robić, opowiadałem m.in. w odcinkach z marką Synology. To były odcinki 248, 256 i 274, a w jednym z nich był nawet goszczony dzisiaj przeze mnie Maciej Magic. Także odsyłam raz jeszcze koniec fragmentu sponsorskiego i konkursowego i przechodzimy, Maciek, do tego, co kupujesz. Tak jest. Cieszę się. Ja nie zaglądałem do żadnych plotek wcześniej, bo stwierdziłem, że chcę mieć niespodziankę. Co prawda większą dla mnie niespodzianką było to, że jest Dynamic Island w tych podstawowych niż to, że tu jest ten tytan, ale podoba mi się. Niesamowicie mi się podoba, bo mam dosyć tego błyszczącego materiału na mojej 14 Pro. Tak, on się palcuje od patrzenia, to jest inna sprawa, to prawda. Także tytan to jest dobry wybór. On jest jeszcze z dwóch jakichś rodzajów robiony, także wygląda jakby był szczotkowany. To jest tytan klasy piątej. Podobno ma być dzięki temu odporniejszy, ale zgadzam się tutaj z dziennikarzami i podcasterami z zagranicy, że oczekiwanie, że jak rzucę iPhone'em w cokolwiek, bo jest tytanowy i on przeżyje wszystko, to jest złe oczekiwanie, nie? W sensie nie róbcie tak. No bo chyba jakby szyba jest dalej też ta sama, tak? Tak, dokładnie tak. A przypominam, że na tyle jest szyba, nie tytan. Także to tak. I z przodu. Z przodu, dokładnie. Z tyłu.
Dokładnie tak. Ramka jest trochę cieńsza dookoła ekranu. No ludzie mówią, że to jest super ekstra. Ja szczerze, to jest dla mnie tak nieistotne, Maciek, że ja już tę dyskusję o bez ramkowcach słyszę od paru lat i ja jej nie rozumiem. Nie wiem to. No. Tak. Ja nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. To tak samo masz jak ja, dokładnie, to jakby wiesz. Znaczy, jak rozumiemy, jak weźmiemy go do ręki i zobaczymy, to będzie no fajnie. I tyle. I tyle, tak jest. Znaczy, nie jest to ani bardziej praktyczne, ani wiesz, nie wpłynie jakoś na nasze życie w sposób znaczący. Rozmiary ekranów bez zmian, Dynamic Island bez zmian, ProMotion bez zmian i Action Button, czyli nie mamy już pstryczka do wyciszania iPhone'a, o który Steve Jobs tak bardzo walczył, że... Dokładnie, rip trochę, co? Rip, straszny rip. Ja, wiesz, jako człowiek, który używa shortcutsów, jakby lubi tego typu gadżetowe rzeczy programowe pod systemem, to... Doceniasz. Doceniam, ale szczerze, łezka w oku. Lubiałem tamto, nie? W sensie to jest taki klasyczny design od pierwszego iPhone'a. To było coś niesamowitego, jak oni to wprowadzili w tym pierwszym iPhone'ie. To było od pierwszego iPhone'a, dobrze mówię. To nie było nigdzie później. Ta zmiana, mechaniczna zmiana wyciszenia telefonu. Coś niesamowitego. Tak, no i to jest też taka, wiesz, niby tam mówią, że ten action button, jak domyślnią jego funkcją, jak przytrzymasz dłużej, będzie wyciszenie właśnie, czyli to samo. No i on ci da o tym znać, że wyciszył przez Taptic Engine. No okej, spoko, nie? Tylko to jest już takie łączenie świata rzeczywistego z technologią, nie? W sensie tak. Ja wolałem fizyczny świat, nie? W sensie to było tak magiczne, kurczę, no. Ale powiedz mi teraz, Krzysiek, czy używałeś tego? Tak, kupowałem nowego iPhone'a, już ci tłumaczę. Przeżywałem moment magii, że raz przełączyłem na wycisz, i nigdy więcej, tak, no dokładnie. Właśnie, to jest dokładnie ten sam przypadek, co mój, bo mimo, że mam sentyment do tego przełącznika, to nie używam go nigdy, zwłaszcza odkąd mam Apple Watcha, bo jakby zawsze jest w wyciszeniu, tak? Apple Watch, jeżeli już przychodzą te powiadomienia. Dla mnie nieludzkie jest to, żeby mi telefon dzwonił. To jest naprawdę nieludzkie już w tym momencie, nie? W sensie, jak słyszę, że po prostu komuś, ktoś ma dzwonki włączone, to ja się czuję, jakbym pierwszy raz widział, że jakiś nowy gadżet. O, jakbym widział jakiś nowy gadżet, nie? Bo mój gadżet się nie odzywa nigdy, tak jak twój. To jest prawda. Dobra. Apple A17 Pro, tak nazwano procesor, bo to w końcu Pro modele. Chyba po raz pierwszy ta nazwa w procesorze, prawda? I to jest adekwatna nazwa, Maciek, do tego, co on potrafi. To mi się wydaje, że jest dobry ruch. Po pierwsze, technologia 3 nanometry. Po drugie, tak dla fanów cyferek, 19 miliardów tranzystorów, 6 rdzeni i 4 neural engine w tym. Jest oczywiście szybszy od poprzednika, 10%, tam albo 3% w zależności od benchmarków. To już ja nie jestem fanem aż takim cyferek, więc to już kto chce, to sobie doczyta. Natomiast dostał również ProRes codec, co jest bardzo ważne przy wideo, zaraz o tym rozwiniesz, i jakby kartę graficzną, czyli GPU klasy profesjonalnej. Co to oznacza? To oznacza to, że jakby wkrótce na tym iPhone'ie będzie można grać na przykład w Resident Evil albo w inne gry, streamując sobie obraz na telewizor przez AirPlaya, czyli tak jak w sumie z konsolki mobilnej, a może i ze zwykłej, i myślę, i zgadzam się tu między innymi z Bartkiem, nie antyfanem, że Apple bardzo ma duże szanse, żeby wejść z przytupem na rynek growy jeszcze raz, tylko już nie ze swoim Apple Arcade, hashtag nikogo, tylko z profesjonalnymi grami, na które okazuje się, że będzie wystarczał iPhone, i to mało tego, ten iPhone da taki experience, jak nie da na pewno Mac, a być może niektóra konsola nawet. Niesamowite, prawda? Tak. Właśnie też jestem ciekawy, czy to nie jest takie zakusy pod ten rynek handheldów, które się niesamowicie rozwijają teraz, a w zasadzie nie oferują aż tak dużo niektóre z nich. W sensie to są ciekawe urządzenia, ale albo wytrzymują bardzo krótko na baterii, albo mają mega cienkie parametry, albo Windows jest totalnie niedostosowany do tych urządzeń, bo ma jakąś nakładkę, która się wysypuje. Tak, więc tutaj jestem bardzo ciekawy tej przyszłości, bo faktycznie może być tak, że zaraz będą porty bardzo znanych, bardzo dużych jakichś tytułów, typu nawet AAA, które będą wchodziły na iPhony. Ta prezentacja była imponująca. Kto nie widział, to zachęcam.
jeżeli lubicie gry. To prawda. I to chyba pierwszy moment w przypadku iPhone'ów i gier, którym nie było gadającej głowy, która przyszła z jakiegoś studia gier, tylko były fakty pokazane na tym ekranie i one już same mówiły za siebie. Nie? To imponujące było. USB-C, tutaj mamy już to z prędkością właśnie w standardzie 3.1, czyli 10 gigabitów na sekundę, z opcjonalnym kablem USB, który trzeba dokupić. W sensie to jest kabel... Ej, czekaj, co? Tak, to jest kabel Thunderbolt i on się pojawił w nowościach akcesoryjnych, o których na końcu tego odcinka. To jest przewód profesjonalny Thunderbolt 4 Pro USB-C i o długości 1 metra i tam są różne ceny. One startują od 370 zł i kończą się na 900 zł, w zależności od długości tego kabla. Ale w pudełku jest zwykły kabel. Tak, ale nie osiągnie 10 gigabitów na sekundę. Rozumiem, czyli w pudełku jest kabel dla plebsu. No mniej więcej. A jak chcesz robić to, co oni pokazywali, że podłączasz sobie, nie wiem co, telefon do Capture One'a i robisz zdjęcia, to już musisz mieć... Tak, tak. Bo tutaj powiedzmy wprost, iPhone będzie, Pro Max, będzie umożliwiał nagrywanie filmów w ProResie na dysk zewnętrzny, na pamięć zewnętrzną. Tak, to jest ciekawe, to jest mega ciekawe, bo to faktycznie tutaj znikają te wszystkie ograniczenia związane z tym, że nie wiadomo, jaki musisz mieć pamięć w telefonie, tak? Tak, i jeszcze się zastanawiam, że rynek akcesoriów MagSafe. Wyobrażasz sobie ilość kieszonek na dyski SSD na MagSafe, które, wiesz, chowasz w pleckach iPhone'a i idziesz na plan zdjęciowy, to wybuchnie. Tak, ale teraz powiedzmy sobie szczerze, kto idzie na plan zdjęciowy z iPhone'em? Apple, który kręci jego reklamę. Dobrze, a teraz kto korzysta z wideo w iPhone'ie? Cała masa ludzi, tylko że wydaje mi się, że ten ProRes to jest taki tylko feature, żeby tylko był. Bo ci wszyscy TikTokerzy, YouTuberzy, którzy będą nagrywać swoje rzeczy na iPhone'ie, żeby było bardziej rzeczy, wiesz, in real life czy coś takiego, raczej nie będą się bawili w ProRes. Raczej będą używali prostych kamer, bo to też wydaje mi się, że ten trend dzisiejszy jest taki, że te produkcje takie, zwłaszcza do social media, żeby one były jak najbardziej takie naturalne. Nie wiem, czy kojarzysz takiego youtubera, Ryan Trahan się nazywa, to jest taki dzieciaczek z Teksasu, z Austin, Texas, który nagrał taką fenomenalną serię One Penny Series na YouTubie, to polecam serdecznie. To jest gość, który nagrywa iPhone'em wszystko. I to jest właśnie cały zamysł tego, że to ma wyglądać mega naturalnie. Jakby wydaje mi się, że w tej takiej przeprodukowanej ilości tych rzeczy, którą mamy dostępne wszędzie od YouTube'ów, przez TikToki, przez Instagramowe rolki, wszystko jest takie super ekstra wyprodukowane, ekstra światło, super obiektywy, super aparaty wykorzystane. Jakby to, co dzisiaj raczej się lepiej sprzedaje, to jest właśnie przeciwność tego. Więc tutaj wydaje mi się, że ten ProRes jest taki overkill w przypadku, w sensie no, nie widzę praktycznych zastosowań osobiście, mimo że siedzę w branży, nie znam nikogo, kto z tego korzysta. A jeżeli ktoś korzysta, niech mi wyśle na Instagramie message, bo jestem ciekaw, w jaki sposób korzysta. Ten ProRes 4K 60 klatek dostanie też jakby to jest jakby profil logarytmiczny, tak? Dostanie loga swojego. I teraz ja mogę powiedzieć po swoim doświadczeniu, że ja po szkoleniu Igora Podgórskiego, które było wspaniałe, ale jakby wpadłem w bańkę, o której przed chwilą pięknie nam tutaj powiedział Magic, pod tytułem będę wszystko robił pro, i w ten sposób nie powstało żadne wideo z ponadmiesięcznego pobytu w Indonezji. Dlaczego? Bo każde trzeba było kolorować. I to nie zajmuje 5 minut, nie? Także nie róbcie tego, bo znienawidzicie telefon. To taka moja rada, nie? Z życia wzięta. No ale jest to imponujące, sam przyznasz, nie? Jest to imponujące. No, jest, żeby było. No może jako ciekawostkę zatraktujmy, a może ktoś nas jakby w tym przekonaniu zaskoczy. Tak jest. Tak. A wiesz, jeszcze trzeba brać pod uwagę, że ciekawostka ciekawostką, ale jak Apple robi pieniądze? No robi je tak, że daje nowe pakiety iCloud, nie? Do 12 tera, iCloud Plus, do 12 tera, które można rozszerzyć. Nie znam teraz na moment nagrywania w polskich cen tego odcinka, bo dopiero w poniedziałek je poznamy, ale strzelam, że 12-terabajtowy pakiet iCloud, rozszerzenie dysku, to będzie koszt miesięczny w Polsce jakiś 400, 500, a może 600 zł abonamentu co miesiąc, nie? Także trochę crazy, no ale idealny moment dla Apple'a, pokazać takie możliwości iPhone, zwłaszcza w Pro Maxie, i wprowadzić to, no nie?
Trochę crazy, tak, tak. Zwłaszcza, że ostatnio mieliśmy podwyżki tych planów. I już jest crazy, jak masz 2 tera, a ja mam 2 tera. I no. Już mam 2 tera i się już zbliżałem do końca i zastanawiałem, wysyłałem ci wczoraj nawet zdjęcie, że zastanawiałem się, co dalej, i mnie zaskoczyłeś tą wiadomością, że będą nowe, ale płacić teraz 3 razy więcej za 6 terabajtów, to no, nie wiem, powiem, że boleśnie. Ale też taka ciekawostka, bo to z innej beczki, ale dotycząca właśnie zmian cen właśnie przestrzeni w chmurze. Ja korzystam z Dropbox Business wersji Unlimited, które zostanie przycięte od listopada do 35 giga, a mój cały NAS, na którym jest 35 terabajtów, przepraszam. A mój cały NAS, który ma ponad 40 w tym momencie, jest na Dropboxie i zastanawiam się, co zrobić. I takie pierwsze przecieki cenowe, znaczy pierwsze tam jakieś tam przeliczenia cenowe są bardzo niekorzystne. Oczywiście nas od Synology to pozdrawiamy, całą ekipę, bo to jak się, ja im napisałem, że będziesz gościem tego odcinka, także to wiesz, tutaj trzeba pozdrowić, nie? Słuchaj. Oczywiście pozdrawiamy, tak, ale te ceny rosną, więc podejrzewam, że tanio za ten iCloud Plus nie będzie. Wiesz co, zwłaszcza dla takich osób jak profesjonalnie się zajmujących, po prostu żyjących z tego, jak ty, nie? Dla twórców, dla ludzi, którzy po prostu stawiają na tym swój biznes, no to te koszty rosną dosyć hiperbolicznie, bym powiedział, nie? Tak, tak, dokładnie. Po raz pierwszy też w iPhone'ie wbudowano FRET i to jest technologia dla HomeKit, odpowiedzialna po prostu za lepszą komunikację z całą infrastrukturą nową Mafer, którą niedawno wprowadzono, jakby odnotowuje z od dziennikarskiego obowiązku. Wi-Fi 6e również z tego samego obowiązku i jakby iPhone 15 Pro będzie 19 gramów lżejszy od 14 Pro, a Pro Max 29 gramów lżejszy od 14 Pro Max. I to się odczuje na tym małym paluszku, który robi za półkę. Na pewno. Ja się nie dziwię, że ludzie się cieszą z tego powodu. Te godziny, wiesz, trzymania w ręku, które się kumulują, to tak, nasze nadgarstki na pewno będą nam wdzięczne za upgrade telefonu. Tak, chociaż gwarantuję ci, że za parę tygodni będę czytał komentarze na Xie czy gdzieś, że i narzekania oglądał i słuchał ich też pewnie, że iPhone przestał być premium, bo premium waży na 100%, Maciek. Gwarantuję ci, także to nie dogodzisz światu pod tym kątem. Modele sprzedawane poza USA, czyli w Polsce między innymi, będą miały dalej fizyczną szufladkę na kartę SIM. Ja nie korzystam, ale będą miały. Też była plotka, że się pozbędzie tego Apple całkiem na cały świat. No nie pozbędzie się, moi drodzy, bo tak, jest ich zdecydowanie więcej niż mniej. Także to znowu nasza bańka. Pozdrawiam serdecznie. No i zostawiłem ci Pro Maxa, którego kupujesz, żebyś tutaj wygłosił nam całe orędzie, jakiego kupujesz i jak wspaniałe są te kamery i dlaczego. I wyjaśnił mi to takie coś, co było na prezentacji, że tam przytrzymał, jak wybierasz sobie zoom, to przytrzymujesz ten bąbelek z wybranym zoomem, 1, 2, 3 albo i 5 i tam się pojawia coś, co jest milimetrami chyba. Ja tego totalnie nie rozumiem, więc opowiedz, dlaczego to jest taka rewolucja. Tutaj mamy faktycznie bardzo dużą rewolucyjną zmianę, bo do tej pory ta ogniskowa, podstawowa, czyli ten 1X, to było 24 mm, wcześniej to było chyba nawet trochę więcej, wydaje mi się, że na początku to było około 26 mm w pierwszych iPhone'ach. I to jest dosyć szerokokątna ogniskowa. Oczywiście ona jest mega praktyczna z takiego zastosowania. Wyciągam telefon, klikam, robię zdjęcie. Ale fotografowie raczej upodobali sobie właśnie bardziej ogniskowe, troszeczkę węższe. 28 mm i 35 mm to są dwie, które są faktycznie najpopularniejsze w takiej fotografii codziennej, w takiej fotografii ulicznej, fotografii nawet taką, jak ja uprawiam, czyli fotografii ślubnej. Każdy fotograf ma jako podstawowy obiektyw zapiętą 35, więc tutaj ta możliwość, że z tego naszego 1X-a możemy domyślnie ustawić już nie tylko 24, ale 28 albo 35, jest mega, mega ciekawe dla mnie. Zwłaszcza, że tutaj, jak rozumiem, mówimy o tym, że ta matryca główna, ona ma więcej milionów pikseli, ale outputowy plik ma trochę mniej, bo matryca ma 48 megapikseli, ale interpoluje potem to zdjęcie i jakby to zdjęcie faktycznie ma rozdzielczość 24 megapikseli, co jest też bumpem dwukrotnym w stosunku do poprzednich iPhone'ów, zawsze było 12, więc po pierwsze mamy wyższą rozdzielczość ogólnie pliku, ale faktycznie to umożliwia to skorzystanie z tego podstawowego obiektywu w tych dwóch węższych opcjach, nie rezygnując z żadnych megapikseli, bo dalej będziemy mieli 24 milionopikselowy plik,
tylko węższy. Więc jakby, no jest to mega ciekawe. Druga rzecz, która jest mega ciekawa, to jest ten 3X dla Pro i 5X dla Pro Max, czego nie załapałem podczas konferencji i już miałem stronę otwartą z preorderem, w sensie oczekując w piątku, na model Pro, a teraz wiem, że muszę iść w Pro Max, bo znowuż mi to zrobili, że ograniczyli, w sensie, że zmienili tą różnicę, że one są inne, tak? Max ma coś więcej. To kiedyś też mieliśmy taki przypadek, już nie pamiętam, w którym to było, czy to były dwunastki, czy jedenastki, ale był taki moment, że Pro Max oferował więcej przez to, że był większy, potem znowu je zrównali i oba były identyczne i teraz znowu je rozdzielają. Kurna, no panie, jak żyć? Z drugiej strony jest to logiczne pod kątem tłumaczenia klientowi w sklepie, no bo zobacz, masz 15, 15 plus i teraz różnią się tylko rozmiarem. Może gdyby to się nazywało, no nie mogłoby się plus nazywać. No okej, okay, no więc musi się tak nazywać, chyba że miałoby się plus max nazywać, pro plus max, to dobrze się tak nie nazywa. W każdym razie, no tu, znaczy, wiesz o co mi chodzi, że tutaj jakby też jest rozmiar różny, no więc masz 15 pro mniejsze, 15 pro większe, ale ponieważ nie może się tak nazywać, jak powiedziałem, no to musi, to ten max daje faktyczny max możliwości. No to czemu, to już mogliby dać ultra. No, może, zwłaszcza, że jest ten action button. Znaczy, mi by pasowała ta nazwa, Maciek, nie? To... Nie, wiesz, że Pro Max już nie jest Pro Max, tylko jest po prostu Ultra. Jest większy i ma więcej. Wiesz, co chodzi. A Pro to jest Pro. Wtedy bym się nie kłócił tak bardzo. Ale się kłócę, bo oba są Pro, ale ten, co jest Max, ma więcej i teraz znowu moja kieszeń będzie musiała nosić większy telefon. No, dlaczego będzie musiała? Dlatego, że akurat optyczny zoom 5X, czyli ten odpowiednik 120 mm, super ogniskowa. Naprawdę świetna ogniskowa, więc teraz jakby ta możliwość tego, że masz 24 mm, 28 mm, 35 mm, 13 mm na tym ultra szerokim, no i później masz 120 mm, kosmos. Jestem ciekawy, co z 3X-em. Czy on jakby jest dostępny w tym Pro Maxie, czy w ogóle nie będzie czegoś takiego? W sensie, czy on będzie miał 3X i 5X, czy on będzie miał tylko 5X? O, to zróbmy to w czasie rzeczywistym. No, a ty kontynuuj jeszcze a propos od razu tego, dlaczego nie zmieścił się ten teleobiektyw w mniejszym modelu. Tak, tak, tam jest ta ciekawostka. Ja też, ja nie powiem ci, że ja to w pełni rozumiem. Znaczy, oczywiście rozumiem to, że zasięg optyczny i że kwestia zoom optycznego, ona wymaga miejsca. Jakby to, ja w pełni to rozumiem. Ta technologia też jest dla mnie niejasna, bo to nie jest taka oczywista technologia. Oni tam już wchodzą w jakieś kosmiczne rozwiązania, bo tam była mowa o tym, czy to jest peryskopowe, czy nie peryskopowe, ale... To ja ci odpowiem od razu na naszą zagwozdkę. Jestem na stronie apple.pl i jakby tutaj jest napisane tak, że iPhone 15 Pro Max ma następujące opcje zoomu optycznego. Pół, jeden, dwa i pięć. Nie ma trójki. A właśnie, nie ma. Tak myślałem, no bo to technicznie jakby byłoby niewykonalne, tak, bo tutaj to jest po prostu kwestia, ten 3X to była kwestia obiektywu. Teraz jak masz obiektyw, który ma dłuższą ogniskową, no to nie możesz jej skrócić i mieć mniej i więcej, tak? Mógłbyś mieć mniejszy, znowuż mogli zrobić 3X i dać mu więcej megapikseli, 48 i wtedy jakby go zmniejszali do 24 megapikseli, to miałbyś 6X, ale to byłby taki oszukany 6X, a teraz jest ten 5X taki rzeczywisty, więc to jest ciekawe. Nie wiem, czy nie będzie mi brakowało tego 3X-a w takim razie, powiem ci, wiesz, bo skok między 35 mm a 120 mm, przepraszam, jeszcze masz 50, bo masz 2X-a jeszcze, więc to jest skok między 50 mm a 120 mm, tak? Ale ten 77 to jest taki zbliżony do takiej 85, który jest taką typowo portretową, ogniskową, więc ten 3X zoom to właśnie taka typowa portretówka, można powiedzieć, a ten 5X zoom to taki bardziej... No ciężko już to będzie wykorzystać w takim codziennym portrecie, to już bardziej na zasadzie, że masz extra reach, tak? Jesteś na wakacjach, widzisz, nie wiem co, fajny ptaszek, który stoi, tam siedzi na dachu, tam, nie wiem, Sagrada Familia czy innego tam i zrobisz super zoom, nie? Więc to coś za coś, jak widać. Czy to znaczy, że mamy mieć w jednej kieszeni Pro Max, a w drugiej Pro? Nie wiem,
ale się domyślam. Cytując klasyka. Otóż... Ja już w głowie mam scenariusz na swój film na YouTube, gdzie będę porównywał właśnie telefon z faktycznymi obiektywami, jak wykładam te obiektywy i nawet sobie rozpisałem, że właśnie wykładam 14 mm, 24, 28, 35, 50, 85 i 135, ale wygląda to, że nie wyciągam 85, bo iPhone jednak tego, ten, który ja będę miał, nie będzie potrafił. Scenariusz zatem, mój drogi, masz do korekcji, a jeszcze powiedz, gdzie ten kanał można znaleźć i pod jaką nazwą, jak już się tak pięknie zareklamowałeś. A zapraszam serdecznie, Magic Wedding Photographer na YouTubie, to jest kanał w języku language, więc tylko dla mocnych terenów. Tak, i dla mocnych English, gdyż Maćka English jest bardzo English. Tak, dobrze. Tak, natomiast jeszcze dopowiem, że Apple Vision Pro znowu się pojawiło przy okazji iPhone'a 15 Pro Max. Dlaczego? No to dlatego, że on dostał jeszcze wsparcie z wykorzystaniem tych dwóch podstawowych obiektywów do kręcenia tak zwanego Special Videos, tak? Czyli jakby przestrzenne wideo. A tak, to mi się bardzo podobało na tej prezentacji. Tak, tak, tak. Znaczy wydaje mi się, że to jest taki next level już software'owy, bo wykorzystanie oczywiście hardware'u, który jest w tym aparacie, nazwijmy to, bo mamy tak te dwa aparaty praktycznie, tak? To jest wykorzystanie dwóch aparatów, czyli hardware'u, ale potem przemielenie software'owe, żeby to złączyć w całość, to znaczy dla mnie to są niesamowite moce przerobowe tych procesorów, które potrafią to zrobić, więc jestem mega ciekawy, jaki będzie efekt, bo ja mam takie doświadczenie z branży profesjonalnych aparatów fotograficznych, że moce przerobowe w tych aparatach, one nawet nie stały w blisko tego, co procesory Apple potrafią. W sensie to, jak dobre jest wykorzystanie tego computational photography w iPhone'ach, to jest coś, czego mi mega brakuje w aparatach, bo w dzisiejszych czasach, jeżeli ty kupisz aparat, który kosztuje tyle samo, co iPhone i to jest, nazwijmy to, półprofesjonalny aparat z jakimś obiektywem i nie znasz się na robieniu zdjęć, klikniesz zdjęcie, to ona będzie wyglądać, za przeproszeniem, do dupy. Można używać u ciebie takich słów? Nie wiem. Czy mam powiedzieć do bani? Można, jak najbardziej. A ja jeszcze dopowiem od siebie, kontynuując, że Tyler Stallman, tak, taki youtuber, on bardzo często ten wątek, który ty teraz podjąłeś, podejmuje u siebie w filmach, na potęgę narzekając na software aparatów, nie? Każdej marki. No. Tak, tak, no bo jakikolwiek tryb automatyczny nie włączysz, zdjęcie będzie wyglądać gorzej niż zdjęcie, które wykonasz iPhone'em za tą samą cenę, dlatego że iPhone po prostu robi tam czarną magię, nazwijmy to, z tyłu, od zaplecza software'owo, skleja te zdjęcia, rozjaśnia, przyciemnia i to zdjęcie naprawdę wygląda świetnie. Podczas gdy jeżeli ty masz aparat, to musisz się nauczyć obrabiać, musisz zrobić zdjęcie w RAW-ie najpierw, potem nauczyć się obrabiać, potem obrobić, potem przyciemnić niebo, rozjaśnić człowieka i tak dalej, i tak dalej. Więc można też kupić presety, na przykład Magic Cadabra od ciebie, też masz w sklepie, ale... Można kupić presety, ale też trzeba umieć ten proces. Wiesz, o co chodzi, że robisz zdjęcia w RAW-ach, masz kartę pamięci, przekładasz ją, kurde, z aparatu do komputera, zgrywasz i tak dalej, backupujesz to na swoje Synology, jakby cały ten proces jest przeznaczony raczej dla profesjonalistów albo dla zaawansowanych hobbystów, no a dla wszystkich, którzy tam się mnie pytają, czy mają robić zdjęcia swojego dziecka i tak dalej, to ja mówię im, kup telefon. Tak, no to jaki to jest wiadoma odpowiedź? Nie, no ja 100% tak rozumiem, bo też tak już zacząłem ludziom odpowiadać na pytanie właśnie, czy iPhone może zastąpić, bo często się tak słyszę, nie? Jakiś aparat taki na wakacje, nie? No i to są takie dla nas to dosyć oczywiste pytania, ale no ludzie się nadal zastanawiają, nie? W sensie to jest trochę na zasadzie, że jak ktoś przechodzi ze świata Androida do świata iOS-a, to nadal jest mu trudno skumać, Maciek, że ta różnica będzie aż tak ogromna. Mhm. W głupim aparacie, nie? Wiesz, na przykład robisz zdjęcie na tle jeziora i to jezioro i ty na nim, jakby przed nim, nie wygląda jakby to była 2D grafika rysowana kredką, nie? Tylko jest jakaś głębia, nie? Ale tutaj, żeby nie być tacy, że to tylko Apple, myślę, że mówisz o low-costowych Androidach, bo myślę, że te takie w tej samej cenie co iPhone'y, bo są takie, nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale są Androidy, które kosztują tyle samo, i to one też są niezłe. W sensie też mają na wysokim poziomie to sklejanie tych zdjęć, night mode i inne. To polecamy te wszystkie takie testy, co robi Marcus Brownlee na YouTubie.
Blind testy. On są ślepe, więc to też pokazuje dokładnie, tak. Tak, to tam jest odstawiana fizyka kwantowa. Tak, tak, to prawda, to prawda. O, dobrze, i ceny. No więc no, no jest taniej, bo na przykład taki iPhone 15 podstawowy, 4699 zł kontra 5199 zł rok temu, a podstawka Pro modelu za 128 GB dyskiem, 5999 kontra 6499 rok temu. Także spore, spore ceny, jak Maciek też powiedział, uwzględniające kurs, który jednakowo zaczął znowu szybować, więc tak my jest. Tu tylko stwierdzamy fakty. Natomiast ciekawe jest w 15 Pro Max sytuacja. Tam, to zresztą powiedział Joźwiak na scenie, że jakby dostajecie więcej storage'u za te same pieniądze, o ile dobrze zrozumiałem. I faktycznie 256 GB w podstawie Pro Maxa. No nie mogło być inaczej. Jak ma tam nagrywać dla Vision OS wideo, to wiesz, to nie. Tak. Tak, tak jest. Wydaje mi się, że to jest jakby tym spowodowane w zupełności, że jakby potrzebują większej ilości pamięci. Też jakby to są takie rzeczy, których nie wydaje mi się, żeby się dało jakkolwiek przetestować, ale wiesz jak jest w MacBookach. Im większą masz, im więcej masz miejsca na tych SSD-kach, tym szybsze one są. Read and write. Bo jest inny rozkład kości. Zastanawiam się, czy tutaj to też nie jest taka sama sytuacja, a wyższe kodeki, one wymagają wyższych prędkości odczytu i zapisu. Czy to też nie jest gdzieś taka sytuacja, że 128 giga byłoby za wolne? Ale nie wiem, czy kiedykolwiek się dowiemy prawdy. Czy wiesz, świat i internet jakby zrobi wszystko, żebyśmy się jej dowiedzieli, nie? To jestem przekonany. Natomiast... Zobaczymy, zobaczymy, co przyniosą kolejne tygodnie, jak te sprzęty zjadą do testów i będziemy dawać znać. Ja oczywiście od siebie dodam, że planuję nagrać oczywiście dedykowany odcinek o obu nowych iPhone'ach dla Was. Nie wiem kiedy, ale planuję. Także trzymajcie rękę na pulsie. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność, preordery dziś ruszyły albo ruszają, w zależności kiedy tego słuchacie, i 22 premiera sklepowa. Zapraszamy oczywiście do salonów iDream. Natomiast jeszcze akcesoria na koniec, Maciek, bo się pojawiło trochę. Otóż słuchajcie, jest przejściówka USB-C na Lightning. Jest, 169 zł kosztuje. Mało tego, jak się wchodzi w jej konfigurację, bo ma konfigurator w Apple Online Store, to można wybrać jeszcze chyba 4 albo 5 innych przejściówek. Czyli jakby Apple nie ma wyjścia, więc oferuje przejściówki do przejściówek o przejściówkach, no bo tyle razy zmieniali z różne rzeczy, nie? Także ciekawa akcja. W każdym razie jest dostępna. Przewód USB-C do ładowania 240 W dwumetrowy jakiś nowy się pojawił. Earpodsy pojawiły się ze złączem USB-C i tu jest taka sama sytuacja. Earpodsy mają teraz konfigurator swój, własny, dedykowany na stronie produktu i można je kupić ze złączem USB-C, Lightning albo jackiem. W tych samych cenach, 169 zł, a 119 zł, 119 zł. A gdzie nasze AirPodsy Maxy? Nie ma AirPodsów Maxów, ja się bardzo smuczę drugiej generacji z tego powodu. Natomiast coś mi mówi, że to nie jest ostatnia konferencja w tym roku. AirPods Pro drugiej generacji dostało odświeżenie i nadal nazywa się AirPods Pro drugiej generacji z dopiskiem USB-C. To odświeżenie nie jest małe. Bo oprócz tego, że dostało USB-C, w sensie etui ładujące, tylko w tych słuchawkach, wszystkie inne nadal mają Lightning, to jeszcze AirPods 2 drugiej generacji z USB-C, jakkolwiek dziwnie ta nazwa nie brzmi, otrzymały również zwiększony stopień odporności, tak zwany certyfikat odporności na pył, czyli pyłoszczelność, zarówno case, jak i same słuchawki. Dostały obsługę dźwięku poprawioną i to jest dźwięk, który według informacji na stronie Apple po premierze Vision OS umożliwi temu produktowi jakby obsługę 20-bitowego bezstratnego formatu audio o częstotliwości próbkowania 48 kHz ze skuteczną redukcją wszelkich potencjalnych opóźnień. Tak jest napisane na stronie, czyli to jest pod Vision OS. Czy ty myślisz, że to jest hardware'owy update? Myślę, że tak, bo już nie pierwszy raz Apple robiło ciche hardware'owe update'y. Nie znam się na tym aż tak, ale wątpię, żeby obsługę większej liczby kiloherców załatwiał software. Wątpię. Także myślę, że to jest...
Ciekawe, ciekawe, bo ta pył i tak dalej, to podejrzewam, że nie wiem, coś tam doszczelnili to opakowanko, które teraz ma USB-C, bo je zabegradowali i dzięki temu mogą się pochwalić, że są bardziej szczelne. Więc... Na pewno tak może być, no. Na pewno tak może być. I jeszcze ja bardzo się smucę na ten temat, bo był zresztą im dedykowany odcinek, 275 miał numer. Nie ma już MagSafe Battery Pack ani MagSafe Duo Charge. I z obu produktów korzystam i są fajne, w sensie naprawdę fajne, eplowskie produkty. Jedna to ładowarka podróżna, nie, a druga to ten battery pack na plecki MagSafe'owy. Ja nie wiem. Ale co, nie ma, w sensie już przestałem sprzedawać? Nie ma, nie produkują. Nie pojawiła się wersja z USB-C, a ta poprzednia z Lightningiem została wycofana ze sklepu. Smutne. Smutne. No. A ty tak z głowy te numery odcinków? Jakbym cię na przykład zapytał, czy pamiętasz numer odcinka o Apple Studio Display? Nie pamiętam, nie z głowy. Ja sobie tutaj, wiesz, wypisuję, Maciek, nie? Także to wiesz, to tak nie jest, że w nocy o północy. No. Kurde, trzeba było powiedzieć, że z głowy. No, trzeba było, ale to wiesz, to był feature request w formularzu feedbackowym po ostatnim sezonie od słuchaczy, od jakiegoś słuchacza pewnie, więc jeżeli tego słuchasz, to pozdrawiam cię serdecznie, więc no, tutaj muszę się stosować, tak, żeby mówić wyraźnie numery odcinków, bo później ludzie się gubią, więc się przygotowuję tak sumiennie. I słuchają nie tego, co trzeba. I tam później o kawie słyszą na przykład. I dokładnie, nie? No, także tak, no o, i na zakończenie odpowiem na twoje pytanie, jeszcze wbijając jeden monument na cmentarzu nieprodukowanych urządzeń, jak już o tych battery packach powiedziałem, iPhone mini is dead i to jest oficjalne, nie? W sensie już nie. W sensie do tej pory jeszcze można było kupić na stronie, a teraz już nie można, prawda? Czy ty myślisz, że teraz ceny jego wzrosną u resellerów, bo moja teściowa chce... Ja myślę, że u kolekcjonerów na pewno, a u resellerów może się pewnie załapać na niezłą promkę, tak mi się wydaje, miniaka. I nie zdziwię się, jeżeli fani tego rozmiaru, a nie ma ich mało na świecie, nie jest ich mało na świecie, nie kupią po kilka sztuk. Kupują do piwnicy, mówisz, tak? To tam chowają. To ja proszę tych resellerów o message do mnie na Instagramie. Message requested. A ja daję message dla słuchaczy pewnie, którzy dotrwali do końca. Bardzo wam za to oczywiście dziękuję. A odpowiadam na pytanie Magica, czy ja coś kupuję. Otóż na ten moment, na rok 2023 nie planuję zmiany telefonu. To deklaruję, można mnie spalić na stosie, jak się złamie. Natomiast czy nie nabędę wiosną na pierwszych obniżkach modelu 15 Pro, to nie wiem, zobaczymy. Natomiast na ten rok nie planuję i to mogę na pewno zadeklarować. Być może wymienię zegarek i to oczywiście, jak się można było domyślać po fragmencie o zegarkach, na Series 9 stalowy w kolorze ciemnej stali. To być może się wydarzy, bo po prostu patrzenia na Apple Watcha Ultra ze względu na jego design trochę mam dosyć. A ty? Mm-hmm. Zacznę od zegarka. Nie wiem, nie podjąłem jeszcze decyzji. Chciałbym w sumie zmienić, bo mój 4 już jest taki, że zdarza mi się, że muszę go w ciągu dnia ładować, albo na przykład teraz wracałem z takiej długiej podróży, gdzie jestem długo w samolocie, jestem na lotnisku, coś tam się dzieje i to trwa więcej niż taki dzień, że mogę sobie w nocy go położyć na ładowarce. To on mi się wyłącza tak w ciągu, w którejś godzinie i wtedy okazuje się, że mój wyciszony telefon jest problemem, bo nie wiem, że coś do mnie dzwoni. A widzisz. Bo nie mam zegarka na ręku. Więc to byłoby takim głównym powodem dla mnie wymiany zegarka, bo po prostu odświeżenie tego, co mam, no i tej zdziadziałej już baterii w moim, nie wiem ile lat ma nawet Series 4, zakładam, że 5. Jeżeli chodzi o iPhone'a, to tak, ja jestem taką osobą, która zmienia iPhone'y co roku w dniu premiery. Dlaczego? Dlatego, że jest urządzenie, z którego korzystam najczęściej, zawsze, wszędzie. Tak, jest w mojej kieszeni, jest w moim ręku, robię najwięcej zdjęć, mimo że jestem profesjonalnym fotografem, mam aparatów X w torbach, w plecakach i tak dalej, to ten telefon faktycznie zapewnia taką funkcję bardzo szybkiego pod ręką zrobienia zdjęcia, zwłaszcza, że te zdjęcia są świetne, dużo zdjęć takich codziennych robię, więc dla mnie każdy upgrade związany z aparatem jest tego warty, a tutaj tych upgrade'ów jest niemało.
I uważam, że jest najwięcej w zasadzie, jak widzieliśmy od lat, tych upgrade'ów. Więc w zeszłym roku był fajny upgrade, który też bardzo się cieszyłem, czyli te przejście na te 48 milionów pikseli, dzięki temu doszło to 2x, dzięki czemu mój telefon miał 1x, 2x, 3x, z czego korzystałem namiętnie. No więc teraz wygląda na to, że będę korzystał z 1x, 1.2x, 1.5x, 2x i 5x. Bo czemu nie? O, ależ to wspaniale zakończył, bo czemu nie? Chciałem powiedzieć, zobaczymy, czy nie będzie mi brakowało 3x-ów. Czas pokaże. Na pewno na twoim Instagramie na 100% na YouTubie się o tym dowiemy, bo pewnie nagrasz jakiś follow-upowy film po iluś miesiącach, nie? Tak jest, tak jest. Jeżeli mi się uda, to w dniu, w którym dostaję telefon, idę na sesję, robię zdjęcia, to jest taki gorący topic. I zapraszam na kanał. Dobrze, ja również zapraszam. Tobie bardzo, Maciek, dziękuję za tę hobbystyczno-nerdosko, ale też taką chłodną, myślę, rozmowę po Apple Event. To dobrze, myślę, że sobie tak pogadaliśmy, bo też jakby ja staram się już unikać jakby takich rozmów pod tytułem wszystko jest kosmiczne i nowa galaktyka, nie? Chociaż wiele nam się rzeczy podobało, myślę. Tak. Tak, zdecydowanie to był raczej z tych satysfakcjonujących, jeden z tych bardziej satysfakcjonujących eventów, wprowadzający dużo fajnych rzeczy, ale tak, warto nogi trzymać na ziemi. Pięknie zakończyłeś, bardzo dziękuję, do następnego razu. Również dziękuję, do usłyszenia. Pamiętaj, że wszystkie rabaty, które wynegocjowałem dla Ciebie u partnerów i sponsorów tej audycji znajdziesz pod adresem boczemunie.pl/rabaty. Raz jeszcze, na koniec, żeby nie umknęło. Przypominam, zostaw Apple Podcast oraz na Spotify taką liczbę gwiazdek, jaką uznasz za stosowną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a za dziś bardzo dziękuję.